Siadajcie, proszę. To jak rozumiem, zacznę chwilę, tak? Witamy Was na 6. spotkaniu z serii Dialogi Senackie. I jest z nami Szanowny Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Tomasz Grodzki. Dziękujemy za ugoszczenie nas na sali Senatu już po raz 6. Słuchajcie, moi mili, szanowni goście, znakomici nasi eksperci, którzy dzisiaj będą też z nami pracować. Niezmiernie się cieszę, że spotkania, które z panem Pawłem Nawrockim, z Badikiem zaczynaliśmy, nie wiedząc w jakim kierunku to pójdzie, one cieszą się coraz większym powodzeniem i pokazują, że są dla was potrzebne. Bo to te spotkania są wpisane w formułę, którą tutaj wyznajemy jako pewien imperatyw, że to politycy są dla ludzi, a nie ludzie dla polityków. I dlatego udostępniamy nobliwą salę Senatu, gdzie nie każdy ma wstęp, po to, abyśmy mogli w tej siedzibie wolnej myśli i demokratycznej, otwartej wymiany poglądów, mogli porozmawiać szczerze. Chyba po wolnej myśli, przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Otwarcie o rzeczach, które nurtują nas wszystkich. Kolejka na te spotkania rośnie coraz bardziej, także musimy się z panem Pawłem zastanowić, czy nie robić tego dwa razy w miesiącu, tak jak teraz, czy może po wakacjach, jak się zacznie szkoła, nawet może i częściej. Ale to jest temat przyszłości. Dzisiaj chciałem powitać naszych znakomitych ekspertów, którzy według formuły, które moje współprowadzące przekażą, będą najpierw prezentować swoje poglądy, a potem, to co jest najciekawsze, zawsze przystępujemy do sesji Q&A, czyli Questions and Answers. Według starej, dobrej zasady. Nie ma głupich pytań, czasem może się zdarzyć nie najmądrzejsza odpowiedź, ale takiej formuły. Dlatego z radością was witam, z radością witam panią Klementynę Suchanow, pana profesora Bilewicza i muszę was z góry przeprosić, bo dzisiaj mam... Tego kurwa nie zauważyłem, jak sprawdzałem tego. Tego nie zauważyłem. Jutrzejsze czytanie projektu. Przepraszam, ale nie wiem, którego projektu, Krokradek. Kurwa... No zobaczymy, jak biedna Suchanow się będzie wypowiadać, ale bardzo boję się, w jakim kierunku to pójdzie. Podoba mi się też, że te dwie osoby nazywają się rezerwacja. Mamy drugie ważne wydarzenie w Senacie, mianowicie pod egidą KOD-u będzie podpisane porozumienie partii politycznych w zakresie obywatelskiej kontroli... Pod czyją egidą? Pod egidą KOD-u... The fuck? To gówno jeszcze żyje? Jakim cudem? Będzie podpisane porozumienie partii politycznych w zakresie obywatelskiej kontroli wyborów. Krokradek, zobaczymy. I czy będą wcześniej, czy w terminie, bo jest bardzo ważne, aby tu zgodnie z konstytucją wybory były równe, bezpośrednie i nieoszukane. Jak zawsze kusi to każdy rząd, który ma tendencje autorytarne, dyktatorskie czy oligarchiczne. Przykładów na to na świecie jest dużo. Ja jeździłem jako obserwator Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na różne wybory i widziałem, jak różnie to wszystko się odbywa. Dlatego proszę was, niedługo zostanie uruchomiona taka... Wiecie, co jest zabawne? Jakby on tak mówi o tych oligarchicznych, dominujących rządach to tworzy dla mnie zajebisty dysonans, jeżeli chodzi o... kwestie tego, jak opowiada się o demokracjach, a jak te demokracje faktycznie działają. Bo zwróćcie uwagę, że o ile faktycznie z jakby przynależności do Europejskiego Sądu Praw, Trybunału Praw Człowieka wystąpiła w związku z jakby napaścią na Ukrainę Rosja,
to nie wiem, czy wiecie, ale jest jeszcze jeden kraj na przykład, który właśnie jest taką ostoją wolności i sprawiedliwości, a jest szansa, że wystąpi pod jakby kurateli tego sądu. Wiecie, jaki to jest kraj? Wielka Brytania. Bo Wielka Brytania wymyśliła sobie swój własny piękny ten Ruanda Protokół, w myśl którego nielegalnych imigrantów do UK-a deportują do Ruandy, ale właśnie pierwszą próbę wywózki tam 30 paru osób zablokował najpierw w częściach, a potem w całości właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więc te zachwyty nad to, jak to jedne demokracje są spoko, a inne nie są spoko, jak te są autorytarne, a drugie nie są autorytarne, to można między bajki włożyć. I jakby wierzenie ludziom, którzy próbują snuć takie narracje, jest błędem samo w sobie, nie? Tak, aplikacja kodu, jak się zapisać na męża zaufania, na obserwatora i tak dalej. Ci, co mają skończone 18 lat lub do czasu wyborów skończą te 18 lat, warto, żeby taką społeczną rolę odegrać, bo te wybory będą kluczowe dla dalszych losów Rzeczypospolitej. Zarówno te samorządowe, jak i te parlamentarne. Miejcie to proszę na uwadze, ale mówię to, żeby przeprosić, że będę musiał piętro wyżej w drugiej sali zająć się tamtym wydarzeniem. Dlatego nie będę z wami tak długo, jak zazwyczaj lubię i chcę, bo mój... Stypie, za każdym razem, jak cię oglądaliśmy, uciekałeś. Temperament zawsze mi każe się wtrącać do tych dyskusji z jakimiś dygresjami, więc jeżeli zdążę, to trochę z wami będę, a z góry przepraszam, że później zostawię was w dobrych rękach moich znanych mi już współprowadzących, które nabierają coraz większej wprawy w tej działalności. Dzięki, że przyjechaliście, cieszę się ogromnie, że przyjechaliście i życzę wszystkim inspirujących, owocnych dyskusji i dobrych wniosków. Dziękuję bardzo. Dzięki, super. Zabieram głos Juliana Zelenko, jedną z dwóch przedstawicieli Gadki Senackiej. Szanowny panie marszale, szanowni pracownicy partnerskich grup, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wolna Szkoła, Protest z Wykrzyknikiem, Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawa, Akcja Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Mediów Medycznych. Szanowni uczestnicy dyskusji, pani ta panowie, drodzy drudzi, mnie nazywa Juliana Zelenko, ja nauczałam się u drugiego klasie Zachodniej Oświetnej Szkoły imieniu Mikołaja Kopernika. I ja tu dla tego, żeby нагадати, що ми тут зібралися всі з вами у дуже складний час, коли саме зараз на території сусідки України відбувається жорстока війна. І ми, як молодь, як шкільна молодь зі шкіл з Варшави, хочемо нагадати, що ми не можемо залишатись просто так байдужими у стосунку до нелюдської агресії проти незалежної України. І від імені всієї команди Гадка Сенатська я дуже хочу донести, що як молоді громадяни і громадянки демократичного світу, ми глибоко переконані, що завдяки нашій співпраці і завдяки щирому бажанню допомогти, ми зможемо в майбутньому побудувати разом всі світ без воєн, без болю і страждань і без віччю. Ви, наші друзі з України, завжди можете на нас розраховувати. Ми є і будемо завжди з вами. Слава Україні! Героям слава! Дякую дуже. Зараз голос забере Амелія Сірац. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Zgromadzeni, nauczycielki, nauczyciele, uczennice, uczniowie, osoby, partnerzy naszego przedsięwzięcia, warszawskie... Amelia ma dobry drip. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest dobra styluwa. Good job, Amelia. Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, Wolna Szkoła, Protest z Wykrzyknikiem, Akcja Demokracja, Magazyn Kontakt, Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawska Rada Kobiet. Mam na imię Amelia Sierac i jestem osobą uczęszczającą do Zespołu Szkół Poligraficznych imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. I zaraz odczytam mowę mojej poprzedniczki w języku polskim. Zebraliśmy się tu dzisiaj wszyscy w szczególnym czasie, w czasie, gdy nasz sąsiad Ukraina jest w stanie wojny. Dlatego my, jako młodzież szkół średnich, nie możemy pozostać obojętni wobec brutalnej agresji na niepodległy kraj, Ukrainę. Chciałabym oświadczyć w imieniu całego zespołu Gadki Senatki, że jako młode obywatelki i obywatele demokratycznego świata głęboko wierzymy w to, że dzięki naszej woli i współpracy stworzymy świat bez wojen, bólu i rozpaczy. Wy, nasi koledzy i koleżanki z Ukrainy, możecie zawsze na nas liczyć. Jesteśmy i zawsze będziemy z wami. Sława Ukrainie! Chciałabym jeszcze raz powitać wszystkich zgromadzonych. Dziękuję w imieniu swojej grupki Gadki Senackiej za przyjście, bo świadczy to właśnie o zaangażowaniu nie tylko w nasz projekt, ale w dzisiejszy temat.
Czym byłyby nasze spotkania bez Was? Prekursorów rozmów, pragnionych wiedzy, młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Dziś będziemy rozmawiać o dyskusji hejcie. Dwa ciekawe zjawiska, które występują w rozwijającym się społeczeństwie. Proces dyskusji powoduje zmiany w podejściu, informuje, tworzy forum dla reprezentowania poglądów i przekazuje podstawową wiedzę, niezbędną do podjęcia decyzji. Co może iść w parze z dyskusją? Hejt. Zjawisko trudne do określenia. Definiowane przez każdego inaczej, ale zawsze wymierzone w drugą osobę. Ma na celu po prostu sprawić jej przykrość. Ostatnio został on mocno upowszechniony, a momentami wydaje się nawet znormalizowany. I choć nie zawsze możemy zastosować... Na czym ma polegać nieobojętność wobec hejtu? Na przykład na reagowaniu na taki... zakamuflowany hejt, to znaczy na ładną mowę, która niesie ze sobą paskudne treści. Bo to jest albo na ubliżanie dla ubliżania. Jeżeli chcesz reagować na hejt, to wejdź na nieobojętność młodych wobec wojny. Jest mnóstwo chociażby wolontariackich spraw, do których można się dołączyć. Można wspierać Ukraińców. To jest przykład nieobojętności. Nie widzisz związku między hejtem a Ukrainą? O Jezu, człowieku! Mnóstwo go jest! Chociażby w związku z tym, że wszyscy narzekają, że to teraz Ukraińcy to mają więcej przywilejów niż Polacy, bo mogą za darmo tramwajem pojeździć, nie? Podczas gdy... wiesz, wyobraź sobie, że... Spłonął ci dom, jakby całe twoje miasto zostało zbombardowane, wielu bliskich i znajomych nie zobaczysz, ale oni jeżdżą za darmo. Konfy nie ma tak dużo, jeżeli myślisz, że to jest problem tylko konfy, to mało widzisz przeciętnych ludzi, nie? To fajnie by było, gdyby to był problem tylko konfy. Ale to przesiąka do szerokiego dyskursu niestety coraz mocniej. Wskazówki wujka dobrej rady z misia, czyli udawania, że nie słyszymy, co do nas mówią, to zawsze możemy zgłosić się po pomoc. Pamiętajmy, nie jesteśmy skazani na hejt. Na dzisiejszym panelu przyjrzymy się tym dwóm zagadnieniom i wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na parę pytań, takich jak: czy dyskusja jako metoda kształcenia jest powszechna w naszych szkołach? Czy dlaczego... Ja chyba trochę... ...kojarzy się ludziom negatywnie? To i wiele innych pytań pomogą nam rozgryźć pani Klementyna Suchanow i profesor Michał Bilewicz oraz nasi prowadzący Tori oraz Weronika. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tej dyskusji i dziękuję. Nie wiem, czy nie będzie trzeba tego podbić, bo ona bardzo cicho mówiła, ale zobaczmy, jak pozostali. Jestem Tori, mogliśmy to zobaczyć z lutem. Dobra. Wypadnie to w marcu, ale mieliśmy zobaczyć, no nieważne. Tak czy inaczej, dzisiaj będziemy rozmawiać o dyskusji i hejcie. Jak to zostało powiedziane przed panelem, będziemy dyskutować o dyskusji, żeby dyskusja dobrze się wiązała. Codziennie rozmawiamy ze sobą, wymieniamy się jakimiś poglądami, czasem wspieramy. Ale jak wyglądają nasze dyskusje? Naked. Gdyby tylko istniał jakiś może duży napis mówiący o czym, co oglądamy. Dyskusja, kiedy zaczyna się ten problem, kiedy zaczyna się konflikt? Zagłębimy się w ten temat dzisiaj dzięki naszym wspaniałym gościom i pozwólcie, że teraz trochę ich przedstawię. Mamy zaszczyt gościć panią Klementynę Suchanow, pisarkę, redaktorkę, tłumaczkę, a także aktywistkę zaangażowaną w ogólnopolski strajk kobiet. Jest autorką Ja Geniusz, za którą otrzymała nagrodę do literackiej nagrody Nike. O Jezus, przechnąłem. Myślałem, że się popluję. O, oh, Jesus Christ. O, oh, nie róbcie mi tego. O, oh. Oh, wow. To nie jest nagroda od butów, koleżanko. Nike, przepraszam, Nike. No cóż. Nike czasem można kupić czasami. Ale... No widzicie, takie szumy w dyskusji bywają. Niemniej jednak, czy Nike, czy Nike, nagroda była, więc jeszcze raz brawa. Dobrze, skoro emocje po pierwszej gościnie upadły, to teraz poznajmy naszego drugiego gościa, pana profesora Michała Bilewicza, doktora habilitowanego nauk społecznych. Pan profesor jest również kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim oraz wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Powitamy gromkimi brawami.
ile z was tutaj było na naszym ostatnim panelu o pracy, ale tam na samym początku padło takie, jaka była wasza pierwsza praca. Więc teraz analogicznie chcielibyśmy zapytać się państwa, jaki był wasz pierwszy hejt? Wasz pierwszy hejt. Jakie? Nie, przepraszam. No ja to... Mój pierwszy hejt to jak rzuciłem cegłą w okno. To znaczy, rzucili w moje okno cegłą? Wink, wink! Jakie na was wywarło to wrażenie? Jak moglibyście opisać swoje, jak to na was płynęło? To jest taki przycisk, jak... Przycisk. Okej. To nie mam. Tylko prosimy troszeczkę bliżej. Dzień dobry. Cześć. Przeczytałam waszą listę pytań wczoraj wieczorem i czytałam jeszcze dzisiaj rano i zastanawiałam się, cóż ja mądrego mogę powiedzieć. Nie wiem, czy mogę coś mądrego powiedzieć, no, ale na razie pytanie jest o osobiste doświadczenia, więc powiedzmy, że się z tego wybrnę, bo tutaj rzeczywiście sporo mamy... Och, potrzebowaliśmy tej skromności, pani Klementynko, ojejku, takie ho, ho, ho. Jezus, jak tej baby nie lubię, no. Powiedzenia jako działaczki Strajku Kobiet i w ogóle ludzie protestujący w ostatnich latach w Polsce. Poza tym są takie czasy, że social media się rozpędzają. Jeszcze powiedzmy 10 lat temu nie było czegoś takiego, takiego tempa, takiej dynamiki, takiej powszechności tego wszystkiego. Ja chyba 10 lat temu pierwszy raz wyszłam na Facebooka, więc wyobrażacie sobie, wy byliście gdzieś w przedszkolu, a ja właśnie pierwszy raz wchodziłam na Facebooka, więc to jakoś tak wyglądało. Więc dla mnie hejt jest rzeczą, która mnie zaczęła dotyczyć w życiu już bardzo dorosłym, czyli około 40. Więc ja nie jestem w takiej sytuacji, w jakiej jesteście wy, którzy od małego rosną w czymś takim. I mam wrażenie, że to jest jakoś nieporównywalne. Moja córka jest w waszym wieku mniej więcej i widzę, że to zupełnie inaczej działa na mnie, a inaczej działa na nią. Kiedy hejt wylewa się na mnie, ona reaguje dużo bardziej żywiołowo niż ja. Ja to, jeśli mogę po prostu mówić normalnie, po prostu olewam najczęściej, no bo jestem już ukształtowaną osobą. Wiem mniej więcej, okej, może w czymś jestem zła, ale nie jestem też taka najgorsza, prawda? Tak sobie to racjonalizuję. Więc jeśli ktoś ma coś do mnie, no to jakby statystycznie rzecz biorąc, jest to naturalne. Ja wyrastałam w małym miasteczku na prowincji i spotykałam się, to jest rzecz też naturalna i to akurat no, towarzyszy nam od początku ludzkości, z różnymi plotkami, obmawianiem i tak dalej, jakimś krytykowaniem, komentowaniem, jak się wygląda, z kim się koleguje, że się jakoś tam zachowało, a ponieważ ja zawsze miałam jakieś takie tendencje do niezbyt poprawnych zachowań socjalnie rzecz biorąc, więc jakby to towarzyszyło mi od małego i to był jakiś taki wstęp. No na przykład dead naming, takie tam niepoprawne społecznie rzeczy. Takiego małomiasteczkowego non-stop komentowania osoby dookoła. To był taki wstęp do tego, jak sobie z tym radzić. Ale to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, taki hejt, głównie w social mediach, mediach społecznościowych, jest czymś nowym. Więc tak jak powiedziałam, ja przeważnie to olewam. W moim wypadku hejt, jaki się pojawia, ponieważ po pierwsze jestem kobietą, po drugie mam na nazwisko Suchanow, dotyczy głównie tych cech. To znaczy jestem na przykład rosyjską agentką, albo jestem sowiecką dziwką i ten repertuar mniej więcej tak wygląda. To znaczy jak nie ma nic do powiedzenia, to się używa tych takich określeń, które są określeniami jakby, można spisać. Ja jestem lingwistką, więc się często przyglądam temu tak właśnie, tak troszeczkę nie naukowo, bo nie jestem lingwistką, w sensie jestem po filologii polskiej i hiszpańskiej, nie jestem lingwistką, się zajmowałam literaturą raczej, ale mam to gdzieś. Kurwa, to jest jeszcze gorsze niż oglądanie jej u Jaruzelskiej, naprawdę. No, ja mogę się tutaj tak wypowiedzieć, bo jestem lingwistką, ale w sumie to nie mam kompetencji lingwistycznych, tylko książki czytałam. Więc nadałam sobie autorytet, a potem natychmiast sobie go usunęłam spod nóg, więc najlepiej. W swoim takim backgroundzie. I przyglądam się tym wszystkim określeniom i one są po prostu sztampowe. One są, ja sobie wyobrażam, że oni mają takie Excele i w tych Excelach jest Suchanow. No i tutaj jest A, B, C, co można powiedzieć. I jadą z tą listą. Raz, dwa, trzy. I są takie momenty, to są zawsze takie momenty. Najczęściej to są momenty, kiedy się człowiek pojawia w jakimś dzikim kontekście w telewizji publicznej, TVP na przykład, albo w jakiejś tam innej, albo w jakichś mediach prawicowych stylu w polityce. I wtedy nagle wchodzę na przykład na Twittera i widzę, że tam mam jakieś miliardy jakichś komentarzy i powiadomień. I nie wiem jeszcze, co się stało, bo się budzę i nagle się okazuje, że właśnie gdzieś ktoś coś w jakimś artykule czy jakimś programie coś na mój temat powiedział. No i wtedy te takie właśnie osoby, które nie mają co robić i zajmują się rozpisywaniem takich rzeczy na różnych mediach, wpadają na to moje konto i zaczynają tam sobie używać. Nie mam konta już na Facebooku, Facebook był inny, ale Facebook jest też taki bardziej emocjonalny i właśnie dlatego przestrzegam was trochę przed tym. Facebook jest straszliwie emocjonalnym medium i on się rozwija dzięki temu, że tam są głównie negatywne emocje. To znaczy negatywne emocje napędzają Facebooka, więc jeśli ktoś chce zostać o zdrowych zmysłach, to powinien jak najszybciej z tego Facebooka wyjść. Są inne media, których nie znam, jak Instagramy na przykład. Nie jestem zbyt osobą uwielbiającą zdjęcia, więc to nie jest moja natura. Jestem obecna tylko na Twitterze, więc tylko tam się z czymś spotykam. Na Twitterze prowadzę konto, które mnie albo jest lekko satyryczne, albo po prostu merytoryczne, ponieważ przyglądam się w tym momencie od kilku lat dziwnym organizacjom w stylu Ordo Iuris, które wyprawiają tutaj cuda.
I przyglądam się, komentuję, przyglądam się związkom tych organizacji z Rosją, z Kremlem, w jaki sposób one są niezależne, a w jaki sposób są jednak zależne. Więc całe to środowisko takie ultrakonserwatywne jest pod moją baczną obserwacją. No i z tego powodu też spotykają mnie jakieś tam różne nieprzyjemności, sprawy sądowe, jakieś tam pomówienia, ataki, kampanie. Ostatnio na przykład od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna, ta właśnie organizacja Ordo Iuris postanowiła, i główny prawnik zresztą tej organizacji postanowił robić ze mnie szpiega. I zaczęli konfabulować, jakieś tworzyć historię na mój temat, ponieważ byłam w Moskwie w 2019 roku, tak jakby to było coś strasznego. Po pierwsze, po drugie byłam tam, ponieważ pisałam książkę właśnie na temat tychże organizacji, zbierałam materiały i rozmawiałam z osobami, które rzeczywiście są podejrzanymi osobami, które pracują dla Kremla, no, ale jest to część mojej pracy, więc wykonywałam to, ponieważ do tego jestem. Chętnie rozmawiałabym też z osobami tutaj w Polsce, ale nie chcę ze mną rozmawiać. Więc niespecjalnie się tym przejmuję. Przyglądam się temu jak ornitolog w pewnym sensie, z taką ciekawością. No ciekawe, co ci się wymyślili, a potem się okazuje głównie, że oni nic nowego nie wymyślili. Ale wracając do czegoś bardziej praktycznego dla was. Pamiętam, kiedy moja córka bardzo przeżywała rzeczy rozpisywane na mój temat, w pewnych momentach, kiedy było gorąco. I wtedy no, widziałam, że to jest zupełnie inna skala rażenia i to, co mogę wam powiedzieć, jak sobie po prostu próbowało się poradzić, poradziła mi, żeby sobie wylała na papier na przykład wszystkie swoje emocje związane z tym, że tam ktoś powiedział to czy tamto, do jakiejś tam konkretnej osoby na przykład, która również i moja córka również w pewnym momencie zaczęła się pojawiać w mediach i też ją hejt spotykał w jakimś mniejszym zakresie, ale też. Więc poradziła mi, żeby napisała sobie po prostu coś, co jej ulży. Wypisała wszystko, co myśli, co chciałaby powiedzieć. Tylko z hejtem problem jest taki, że każda taka merytoryczna rzecz, gdyby na przykład ona opublikowała to, co napisała, to by spowodowało kolejną falę hejtu i to jest takie nie do zatrzymania. To jest prawda. W takiej sytuacji najlepiej nie wchodzić w interakcję w ogóle z takimi osobami, ponieważ jest to zupełnie bezproduktywne. Tak jak powiedziałam, wyrażenia, które się pojawiają, są sztampowymi wyrażeniami, które nie są... Jakby ja tutaj muszę się z nią zgodzić, bo jak przestała już mówić o tych wszystkich swoich nieskończonych kompetencjach, to wiecie, no jakby... To nie jest tak, że na przykład, no już przywoływana tu więcej niż raz, Maja Staśko jest w stanie cokolwiek zrobić z tym, co się dzieje pod jej postami, tak? Ona nie jest w stanie uciszyć tych ludzi, ona nie jest w stanie, nie wiem, zaraportować tych ludzi. To jakby może gdyby faktycznie zaczęła tych najbardziej pierdolniętych pozywać, to może przyniosłoby to jakieś rezultaty, ale znowu, może. Bo koniec końców wszystko obraca się wokół tego, że ci ludzie są bardzo niezainteresowani czymkolwiek, co ona robi i mówi. Oni po prostu chcą całemu światu ogłosić, że uważają ją za głupią pizdę, czy wiecie, milion gorszych określeń, nie? I no, to z kolei nie jest rzecz, którą jesteśmy w stanie załatwić oddolnie. To jest rzecz, na którą możemy zareagować tylko i wyłącznie odgórnie. I jakby może właśnie za mordyzm pod tytułem sorry, ale za każdym razem jak nazwiesz kogoś idiotą, to dostajesz 24-godzinnego bana na Twitterze czy na Facebooku, doprowadziłby szybko do tego, że no, ludzie zmieniliby swoje korzystanie z tej platformy. I ja jestem całkiem pewien, że ja bym dostał więcej niż raz takiego 24-godzinnego bana, ale myślę, że to jest jedyny sposób, żeby faktycznie ukrócić takie procedery. Żeby ukrócić to, co dzieje się na socjalach. Nie? Natomiast no tutaj ona mówi, że bo ona przeżywa, bo jej córka przeżywa to bardziej niż ona i tego. Mimo wszystko na nasz odbiór hejtu ma wpływ bardzo dużo czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, od naszego wykształcenia, wychowania, środowiska, w którym się obracamy, przez to, jak na przykład, jak duże oparcie mentalne mamy, tak? Im więcej jakby pozytywnej treści, pozytywnego feedbacku jest w naszym życiu obok tego hejtu, tym bardziej mamy szansę sobie z tym poradzić. To nie znaczy, że musimy sobie z tym radzić, to nie znaczy, że sobie poradzimy, tak? Jakby ja wczoraj wrzucałem przykłady tego, jak ktoś, prawdopodobnie ta sama osoba z dwóch różnych kont, produkowała obrzydliwe jakby obelgi, nazywając mnie oblechem, tłuściochem, życząc mi śmierci i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie, są dni, gdzie ja mam, gdzie kasuję takie komentarze bez słowa, bez żadnej reakcji. Są takie dni, jak wczoraj, kiedy zrobię screena i wrzucę i pokażę, jak się zachowują ludzie. A są takie dni, w których
No to mi zepsuje humor, nie? To sprawi, że ja się czuję, gorzej, że ja się czuję zmęczony, że ja się czuję sfrustrowany. I wczoraj na przykład, jak widziałem, ponieważ akurat wczoraj jak prowadziłem streama, to było kilka takich sytuacji, gdzie ja akurat byłem wytabowany, po czym wtabowywałem się z powrotem w swój podgląd streama i widziałem, że Wojt wyłapał jakiegoś przypała, który powiedział coś chujowego, nie? I ja miałem w głowie chwała Bogom, że ja mam dobrych moderatorów, którzy wiedzą, żeby takie gówno usuwać, bo ja... A co jeżeli bym się wkurwił i zaczął bluźnić na taką osobę, nie? To psuje humor nie tylko mnie, ale też wszystkim wam oglądającym mnie. A ja po prostu czasem mogę nie mieć narzędzi do tego, żeby sobie z tym inaczej poradzić, tak? I ja się cieszę, że nie musiałem na przykład zobaczyć czegoś niemiłego, bo mogłem być zmęczony i wiecie, i mieć obniżone hamulce. Maja daje za dużo atencji hejterom, zamiast mieć wyjebongo. Pobądź nią i zobacz, czy nie będziesz zachowywać się tak samo, Tejfels. Jeżeli myślisz, że tak łatwo jest mieć wyjebongo, to znaczy, że nigdy nie byłeś w takiej sytuacji. A za tego ponczusia możesz dostać timeout, więc uważaj. W żaden sposób merytoryczny, nie mają żadnego związku. Suchanow nie jest moim nazwiskiem rodzinnym, w sensie nie urodziłam się z takim nazwiskiem. Zresztą w stosunku do osoby 40-kilkoletniej wyciąganie co do nazwiska zamężnej z dzieckiem i tak dalej, to jakby wiadomo jest, jakby mniej więcej, że po drodze byłam na przykład zmienić to nazwisko, więc stworzenie z tego jakiejś wokół mnie historii spiskowej jest nietrafne. Więc nie ma co wchodzić po prostu w interakcję, bo tak jak mówię, te argumenty nie są merytoryczne. Tylko, że to emocjonalnie oczywiście kosztuje. No więc można wyrzucić na papier. Ja, jak już mam wszystkie dosyć, idę na siłownię albo idę pobiegać. Mniej więcej tak załatwiam te sprawy. Czasami rzeczywiście coś tam kłuje, nie daje spać. No trudno, jeden dzień, dwa dni, coś tam jest nie tak, ale potem się żyje dalej. No najważniejsze mi to wszystko przerodzić. Najważniejsze mi to wszystko przerodzić. Najważniejsze mi to wszystko przerodzić, przechodzić w dobrą energię. Dziękujemy pani Klementynie i teraz prosimy o wypowiedź pana Michała. Przepraszam, że przerwałam. Niemniej chciałam też pamiętać o tej strukturze mniej więcej, że mamy niestety ograniczony czas. Bardzo proszę. Mamy ile czasu? Około 2-3 minut na wypowiedź maksymalnie. Panie profesorze. Moje pierwsze doświadczenie z hejtem, bo ja się zgadzam z Klementyną, że... Boże, ona mówiła 50 minut. To jak te 2-3 pilnowaliście? Szczególnie, że ona nie powiedziała przez znaczną część czasu nic wartościowego, a na pewno nie o swoim pierwszym hejcie. Że... Mając do tego dystans człowieka, który się zajmuje hejtem na co dzień, który bada nie wiem, psychologiczne mechanizmy hejtu albo tak jak Klementyna bada struktury organizacyjne stojące za kampaniami hejtu, my się w jakiś sposób odpowiadamy na hejt. To znaczy to jest nasz zawód trochę i jeżeli my piszemy o hejcie, demaskujemy hejt, to nie jest dziwne, że hejterzy reagują. Tak? I widzimy całe listy tych argumentów. No tutaj w moim wypadku to pewnie będzie jaki to z niego profesor, oby niby nie profesor, niech on wyjeżdża do Izraela i tak dalej. One są standardowe. Czasami jestem mile zaskoczony, kiedy na przykład przeczytam Bilewicz ma krzywe zęby. No, ktoś popatrzył przynajmniej na moje zdjęcie. Bo to już nie jest powieleniem tego stałego repertuaru, który już jest, wydaje mi się, trochę nużący. Ale nie zawsze tak było, to znaczy, tylko myślę o waszych doświadczeniach. O, ale przepraszam, ale ja tutaj, on powiedział i ja wam muszę zawrócić do mojego osobistego. Tak nie muszę, chcę, bo jestem zajebisty i musicie słuchać o tym, jaki jestem zajebisty. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj właśnie Maja wrzuciła zdjęcie tej Schreiber, która ma dość i będę chciał powiedzieć kilka rzeczy o w ogóle jej, o całym tym projekcie politycznym, ale ona się zachwycała, bo Schreiber powiedziała, że o tak, socjalizm dobry. No i ja Maji grzecznie napisałem swoje uwagi dotyczące tego i naprawdę starałem się, żeby to było, wiecie, super super merytoryczne. I tam jakby rozmowa z, nie wiem, dwiema, trzema osobami, które faktycznie zareagowały w sposób cywilizowany, była spoko, nie? Natomiast jakby obok tego, jeden z tych takich naprawdę już bardziej walniętych w głowę typiarzy akurat mi wyskoczył, jak odpowiadałem na jakiś inny komentarz. Napisałem mu bardzo grzecznie: typie, puknij się w głowę, nie?
Tak napisałem, nie powiedziałem pierdolnij się w głowę i madłem, a mogłem. Napisałem puknij się w głowę. I typ mi skakuje, a to ty chciałeś cyberpunka za darmo, za influencerstwo. Ja tak spojrzałem, mówię, o kurwa. No przecież nie odpisałem, tak. 2 lata temu napisałem, że chciałem dostać kopię recenzencką Cyberpunka i nie dostałem, więc nie będę recenzował Cyberpunka. A wy od tej pory macie cały czas jakby czerpiecie z tego ekscytację w życiu, więc cieszę się, że mogę wam jakby ubarwić te ewidentnie nudne życia, nie? I nie wyobrażacie sobie, jak dużo debili siedzi i lajeczkuje te rzeczy, nie? Ja tak, ja wyciszyłem już ten post, no bo tam nie dzieje się nic, co jest godne mojej uwagi, więc wyciszyłem już cały ten wątek. Ale zobaczcie, jak bardzo głupie są te trolle, nie? Ja, gdyby oni co chwilę nie wyciągali takiej bzdury, ja już bym nawet o tym nie pamiętał. Ja mam tyle rzeczy do roboty, tyle jakby dużo bardziej wartościowych rzeczy, które robię i też wydaje mi się, że mam po drodze parę znacznie ważniejszych błędów, które popełniłem, tak? Żebyśmy dobrze rozumieli. Tu nie chodzi o to tylko, że o, bo ja poszedłem dalej i jestem taki zajebisty, tylko chodzi też o to, że oni nawet nie są dostatecznie inteligentni, żeby jakby reagować na moje, nie wiem, fuck-upy, skoro im tak bardzo zależy na tym reagowaniu, na bieżąco, tylko się uczepili czegoś. Ja podejrzewam, że za następne 5 lat będą oni dalej będą struli dupę o tym cyberpunku, nawet po tym, jak ja powiem, że domagałem się, że poprosiłem o recenzencką kopię Cyberpunka 2 i ją dostałem, to oni dalej będą płakać tego pierwszego, nie? I to bardzo dużo mówi o tych ludziach. To bardzo dużo mówi o tym, że ci ludzie są tak bardzo zatruci jakąś formą nienawiści, że oni jak się czegoś uczepią, to będą w nieskończoność te rzeczy wyciągać, nie? Czy naprawili już Cyberpunka? Podobno tak i nawet chyba już nawet na Next Gena udało im się wypchnąć tą wersję? Więc wiecie, grubo. Tak, i myślę, że wielu z was jest w takim okresie, kiedy ten hejt jest dużo bardziej bolesny, ponieważ okres adolescencji, okres nastoletni, to jest taki czas, kiedy człowiek zwraca dużą uwagę na swój wizerunek i kiedy wstyd jest taką emocją, która często się pojawia, dużo częściej niż później. Później w życiu zobaczycie, że tego będzie mniej i będzie łatwiej. Ale to jest taki czas, który trzeba jakoś przetrwać. No i... Znaczy Mąkę, patrząc na to, jak nieetyczne było zachowanie CD Projektu, w tym wszystkim to bym dalej nie kupował, nie? W sensie, wiesz, CD Projekt zajechał swoich ludzi, zaserwał im olbrzymie wypalenie. Z tego co rozumiem, to ludzie, którzy dotrwali do premiery, bo jeżeli się nie dotrwało do premiery, to na przykład się nie, część z tych osób nie pojawia w kredytach, tak przynajmniej jakby brzmią informacje, które dostałem gdzieś tam z drugiej ręki, ale ci ludzie, którzy dotrwali do premiery gry i chcieliby na przykład dostać premię za to, no to znowu, tak jak rozumiem, musieli od tego początku grudnia do czerwca jeszcze siedzieć w CD Projekcie, żeby dostać, wiecie, relatywnie duży zastrzyk kasy za to, że premiera w ogóle miała miejsce i że tego. Podczas gdy zarząd nie ociągał się z wypłaceniem sobie wcześniej wynagrodzenia i jakby nie musiał się przejmować tym, że być może środowisko pracy jest bardzo toksyczne i bardzo szkodliwe dla ludzi, tylko cieszył się tym, że może się kąpać w pieniążkach, nie? Więc ja ogólnie, jak gdzieś po drodze dostanę Cyberpunka za darmo, tak jak George rozdawał już wielokrotnie tego Wiedźmina 3 za darmo, albo za pół darmo, to może się nad nim pochylę, ale
Ja uważam, że jakby dawanie tej firmie swoich pieniążków jest umiarkowanie dobrym pomysłem. No niestety hejt właśnie na tym bazuje, że on ma wzbudzić w was poczucie wstydu, że coś w was jest niedoskonałe, że wasze życie jest jakoś gorsze, że odstajecie od normy. I też przypominam sobie takie historie z czasów, kiedy byłem w waszym wieku, albo kiedy byłem jeszcze młodszy. Moje dzieciństwo przypadało na taki czas, kiedy Polska się bardzo zmieniała i nagle w szkole, jak miałem 9 lat, pojawiła się religia, która wcześniej była w salkach katechetycznych, nagle pojawiła się w szkole. I okazało się, że jestem jedyną osobą niechodzącą na religię. No i zaczęło się pojawiać pytanie, dlaczego ty nie chodzisz na religię? No i wtedy ja powiedziałem moim kolegom w klasie, że jestem Żydem i że u nas się nie obchodzi, znaczy nie obchodzimy tych samych świąt, w zasadzie w ogóle nie obchodzimy święta, może trochę inaczej obchodzimy te same święta, ale nie chodzimy do kościoła, nie miałem komunii i tak dalej. I pamiętam taką sytuację, jak miałem po 9 lat, że jak to dzieci takie 9-letnie, ganiamy się po korytarzach i na szkolnym korytarzu jeden kolega goni drugiego i krzyczy za nim: Grzesiek, ty Żydzie. I robi to z taką furią. Po czym patrzy się w moją stronę i mówi: ojej, Michał, ale to mi nie chodziło o to. Ja nie chciałem ci nic zrobić, nie chciałem nic takiego powiedzieć. Wiesz, nie chodziło mi o to, że on jest Żydem, tylko że no, on no, jak on się zachowuje. I wtedy to jakoś tak zupełnie po mnie spłynęło też. To znaczy też miałem takie poczucie, no zaraz, ale ten Żyd to nie taki Żyd, to nie chodzi o mnie tak naprawdę. I myślę, że to trochę wynikało z tego, że dla mnie ta sprawa, że jestem Żydem, była jakoś tam bezpieczna. Czułem się z tym dosyć bezpiecznie. Miałem trochę, nie wiem, że byłem z tego dumny, bo to nie jest nic, czy można być dumnym, że się należy do jakiejś grupy etnicznej czy religijnej, ale było to dla mnie coś normalnego. Natomiast pomyślałem sobie, że dla tych wszystkich osób, które są Żydami, ale na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyjął, że to jest coś wstydliwego, nie chcą o tym mówić, ich rodzice powiedzą, a może lepiej się tym nie chwalić za bardzo, albo są lesbijkami, gejami, którzy nie chcą o tym mówić, to zupełnie inaczej wygląda. Później po latach zobaczyłem w badaniu, że rzeczywiście to tak jest. To znaczy, jeżeli nie czujemy się pewni co do swojej tożsamości, jeżeli nie jesteśmy otwarci z tą tożsamością, wtedy jesteśmy najbardziej podatni na hejt, na zganienie i to potrafi wyrządzić ogromne krzywdy, o czym będziemy dzisiaj pewnie jeszcze mówić. Super, dziękuję bardzo. Dużo, dużo fajniejsza wypowiedź niż Suchanow, ale znowu, on tutaj mówi też o takim, wiecie, dużym przywileju, nie? Przywileju, którego dużo osób nie ma, nie? Jeżeli wychodzicie z domu, w którym sami obrywałyście jakimiś niefajnymi komentarzami, no to jeżeli dostajecie też komentarze od swojej, nie wiem, tego typu komentarze od swojej grupy rówieśniczej, czy od jakby podobnych grup, w których przebywacie, no to możecie czuć się w całkiem zrozumiały zresztą sposób osaczeni, nie? No bo po prostu nie macie gdzie uciec. I w związku z tym jakby no, znowu odwołam się do osobistego doświadczenia, to znaczy do tego, że no wszystko fajnie, wszystko fajnie, wszystko super, że taka Suchanow jest bardziej odporna na hejt, ale jeżeli ja słyszałem w moim domu, że jestem gruby, na długo przed tym, zanim zacząłem być gruby, no to myśli związane z moim wizerunkiem, z tym jak się prezentuję, jak o sobie myślę i w ogóle, były ze mną dość natarczywie od bardzo długiego czasu i były rzeczami, które jakby podważały moją wizję siebie, nie? I jeżeli ja dostaję też z zewnątrz jakby powtórzenie tych rzeczy, no to w gorszym momencie, w którym jestem po prostu mniej przygotowany na przyjęcie tego gówna, albo nie mam warunków, żeby ominąć po prostu to gówno, no bo umówmy się, to też jest zawsze dobra opcja, żeby po prostu zignorować cały ten śmietnik i go szybko, wiecie, wyciszyć, wykasować, wylać. To jakby kończyło się momentami źle i myślę, że to trzeba zrozumieć. Myślę, że jeżeli ktoś czuje się, wiecie, albo ja to nie doświadczam hejtu, to musi zrozumieć, że może nie doświadczasz, ale może też nie masz takich warunków jakby bycia oblewaną gównem, jak ludzie dookoła ciebie, jak ci ludzie, którzy gorzej na hejt reagują.
Dziękujemy bardzo za podzielenie się swoimi doświadczeniami. I teraz mamy takie pytanie dotyczące tego, że konflikty są jednak nieuniknione. Są w naszym życiu i powstają. Mimo, że ich nie lubimy, no to wiadomo, że ciężko jest ich uniknąć. I jaką postawę powinniśmy przyjmować, kiedy te konflikty się rodzą? Czy powinniśmy ich unikać, łagodzić, czy jednak debatować i negocjować? No, socjologowie powiedzieliby, że konflikty są czymś naturalnym, absolutnie. To znaczy, że każde społeczeństwo musi mieć w sobie konflikt, bo bez konfliktu się nie rozwija. To znaczy, rozwój społeczeństwa jest zawsze w wyniku jakiegoś konfliktu. Te konflikty są niektóre ukryte, mogą być takie konflikty interesu, że na przykład dążymy do czegoś innego i nie do końca musimy to artykułować. No, czasami one się gdzieś artykułują w formie, nie wiem, kłótni, czasami nawet jakiś obelg, przemocy. Konflikt jest naturalny, w konflikcie nie ma nic złego. To jest pytanie o to, jak go artykułujemy. I myślę, że tego powinna też uczyć szkoła, to znaczy, jak sensownie artykułować swoje interesy i swoje przekonania i w sposób, który respektuje prawo innego człowieka do odmienności jego poglądów. Tak? Rozumiem ciebie, rozumiem, jakie założenia stoją za tym, co mówisz, jakie przekonania, z jakich przekonań to wynika, ale myślę inaczej. I ta odwaga w artykułowaniu tego, co myślimy, przy jednoczesnym niedyskredytowaniu innego człowieka, no to jest umiejętność, która myślę, że szkoła może kształcić, choćby na przykład organizując różne debaty oksfordzkie, różnego rodzaju ćwiczenia, w których uświadamiamy sobie, że jakie mogą być podstawy, na przykład innych przekonań od tych, które sami wyznajemy. Ja nie przypadam za konfliktami, chyba tak jak nikt z nas, ale one są częścią naturalną naszego życia. Natomiast konfliktami jako konfliktami, w sensie takimi sytuacjami, które generują skłócenie. Natomiast same rozmowy, dyskusje są okej. Dla mnie jest jakaś różnica pomiędzy tym a tym. To znaczy, może być jakiś temat, który nas różni? Okej, no przecież to jest normalne, że się różnimy. Jakby zakładam, że każdy z was będzie miał jakąś tam inną opinię na jakikolwiek temat, który tutaj wrzucimy. I to jest naturalne. I oczywiście z jednymi będziemy się zgadzać bardziej, z innymi mniej, by zaczną powstawać jakieś frakcje. Najbardziej tylko nie lubię takich sytuacji, kiedy jestem zmuszana do tego, żeby koniecznie zaakceptować to coś, co ktoś inny mówi, a ja wcale nie mam zamiaru i nie mam ochoty i rzeczywiście myślę inaczej i się zupełnie z tym nie zgadzam. I najbardziej męczące... Na przykład identyfikację płciową tej osoby, nie? Albo zaimki. To są te rzeczy, które przeszkadzają. Przecież nie mogę się powstrzymać, jak czytam to. W konfliktach jest to ustawiczne przekonywanie po raz 15 i 47 do tej swojej racji. Znaczy w pewnym momencie należy uznać, że trzeba przerwać taką dyskusję, jeśli ona do niczego już nie prowadzi i uznać, okej, ty masz taką opinię, ja mam taką opinię. Widzimy, że się nie pogodzimy, no i teraz tylko jest kwestia, czy pomimo tego chcemy ze sobą jakoś współistnieć, czy nie. Nie, rozchodzimy się. Chcemy, no to będziemy próbowali znaleźć jakieś inne cechy, które nas połączą pomimo tej różnicy. I to jest problem. To jest problem, który, jeśli mogę przywołać doświadczenie z takich ruchów społecznych, jest bardzo dużym problemem. A największym problemem jest to, kiedy w takich ruchach, tutaj mam nadzieję, że część z was coś robi jeszcze w życiu oprócz chodzenia do szkoły i być może te sytuacje was będą dotyczyły, kiedy próbujemy rozwiązywać sprawy poprzez dochodzenie do konsensusu. Nie wierzę w konsensus taki, żebyśmy wszyscy doszli wspólnie do jakiegoś jednego rozwiązania. Uważam, że jest świetne to, że się właśnie różnimy. I cała ta kwestia różnicy między nami uważam jest dużo ciekawsza, dużo bardziej twórcza niż to, że dobra, znajdziemy sobie jakieś ciepełko, podejmiemy jakąś niby wspólną decyzję, z której tak naprawdę nikt nie będzie zadowolony, bo będzie jakimś totalnym kompromisem. Więc nie chodzi mi o to, żeby wszystkich skłócać, żeby każdy tylko chodził ze swoim, ale nie wierzę też w takie sztuczne, mam alergię na takie sztuczne kompromisy. I kiedy rozmawiam z różnymi aktywistami ze świata, to bardzo często jest to model dochodzenia przez konsensus do podejmowania decyzji, co powoduje, że prawie nigdy nie można podjąć żadnej decyzji, ponieważ to zabiera strasznie dużo czasu albo paraliżuje zupełnie dany ruch czy organizację. Uważam, że dynamika, umiejętność podejmowania ryzykownych nawet decyzji w gorących momentach jest dużo cenniejsza niż bezowocne dyskusje bez końca, które nikogo ostatecznie nie zadowolą. Więc tutaj wrzucę... A, widzicie, to już jest ironiczne. To już jest naprawdę ironiczne. W sytuacji, w której te radykalne działania w ich wydaniu to było podczas największego strajku w Polsce. O nie! Zawracamy, spierdolamy, bo tam są policja i dresy! Więc mamy 200 tysięcy ludzi na ulicy, ale w tym zwrot i spierdolka! To na pewno świetny będzie pomysł. I ogólne wygaszanie strajku kobiet na potrzeby, nie wiem, dajmy na to zupełnie z dupy WOŚP-u, ponieważ jak wiadomo, kiedy zbieramy na to, żeby przykleić kolejny plaster na nasz system wymagający gruntownej przebudowy, no to już nie należy protestować. Jakim cudem ta kobieta mówi o zdecydowanych działaniach, kiedy jest odpowiedzialna za
wygaszanie radykalnych, zdecydowanych działań. No kurwa mać! Widzę to trochę jako, przeważnie w takich demokratycznych środowiskach się podkreśla wagę tego, jestem przeciwniczką czegoś takiego. Znaczy krytyczką, powiedzmy, może nie przeciwniczką. Czasami może się to sprawdzić. Jeśli na przykład idziemy i musimy razem coś ugotować, no to się dogadamy, czy na pizzę ma być ten ananas, czy nie. I okej. Okay. To jest rzecz jakaś bardzo praktyczna i mała. Natomiast w innych sprawach uważam, że jest fajne, że się różnimy. Jeśli podejmiemy jakąś decyzję, nasze ryzyko, ale przynajmniej robimy to naprawdę w zgodzie z własnymi przekonaniami. I jako strajk kobiet, jako ja, nieraz byłam w sytuacji, gdzie i Michał się ze mną nie zgadzał i mnie krytykował. Okej, okay, spoko. Prawda? Bywało tak. Najważniejsze to jest umieć się dogadać i bardzo cieszymy się, że taki stan rzeczy występuje i że jesteście tutaj Państwo z nami na fotelach obok siebie. Teraz chcielibyśmy zadać pytanie do sali, ponieważ rozmawiamy o sztuce prowadzenia konfliktu i erystyka. Jest takie magiczne, złe, niedobre pojęcie, znaczy niedobre, złe, trudne pojęcie. Czy mogę poprosić o podniesienie ręki osoby, które kojarzą w ogóle, co to jest? Jeszcze raz powtórzę, erystyka. Raz, dwa, trzy, cztery, no, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no, tak więcej niż trzy osoby. I czy ktoś chciałby może spróbować pokusić się o próbę zdefiniowania tego pojęcia? Proszę. Ja przypominam o karteczkach i przedstawiam się. Musisz sobie włączyć czarne przyciski. Takie przyciski, tam jest napisane. Nie słychać się. Dobrze. No to erystka to jest jakby pozamerytoryczny sposób argumentacji, który za pomocą różnych chwytów, różnych sztuczek chce jakby spowodować, żeby najczęściej osoba jakby trzecia przekonała się do naszego poglądu w dyskusji. Chyba takim najbardziej popularnym chwytem erystycznym jest ad populum, czyli powoływanie się na liczbę, czyli nie wiem, że ileś procent, nie wiem, na przykład Polaków popiera ten projekt, więc ten projekt jest dobry. Tak? Witam cię, Elej, dziękuję ci za 10. miesiąc! Fuck yeah! A to jest jakby pozamerytoryczny sposób argumentacji, gdyż jakby wartość jakiegoś projektu nie zależy od tego, ile osób ich popiera, tylko czy on jest na serio wartościowy. Okej, okay, super. Czy panelici akceptują tą definicję? Czy chcieliby też dodać? Tak, i mam tak... Jakby ja uważam, że to jest dobra odpowiedź. Ja rozumiem, co ci chodzi, że to jest... Sztuka gadanka, ale oni te miejsca w debacie w płatkach wylosowali, że tylko tyle osób kojarzy, co to erystyka? 5%. Żyjesz w wyjątkowej bańce, jeżeli cię dziwi, że tak mało osób wiedziało, co to jest erystyka. Ja wcale nie jestem zdziwiony. Absolutnie nie jestem. Takie poczucie, że erystyka w naszych czasach często kojarzy się z czymś dobrym. Pojawiają się kolejne podręczniki tego, jak skutecznie wygrywać dyskusje, jak skutecznie wygrywać debaty. I ludzie traktują tego Schopenhauera nawet jak taki zestaw wskazówek do efektywnego działania. No i to jest bardzo niebezpieczne, bo faktycznie trochę się oswoiliśmy z tym, że nasza rzeczywistość polityczna jest oparta na tym, że jakieś dwie osoby stosują różne triki po to, żeby nas przekonać bardzo efektywnie i im ktoś jest bardziej w tym efektywny, tym bardziej go podziwiamy. No i to jest niestety ślepa uliczka, to samo widzimy w mediach społecznościowych, więc cieszę się, że taka definicja właśnie się tutaj pojawiła. Raczej krytycznie podchodzące do tego, że nie zawsze to, co jest perswazyjne, jest prawdziwe. Panie profesorze, czyta mi pan w myślach, bo właśnie tak miało brzmiać moje kolejne pytanie, czy erystyka jest dobra i czy powinniśmy ją używać. Pani Klementyno, czy mogę panią poprosić? Ja uważam, że przede wszystkim w dyskusji, przynajmniej jeśli mogę powiedzieć sobie, kieruję się po prostu jakimś rozsądkiem i logiką, bądź po prostu sercem. Więc takie, zwłaszcza argumenty liczbowe, one się często pojawiają. Z argumentami, które zupełnie ignoruję najczęściej. Bo przede wszystkim nie jestem osobą taką liczbową, tylko mój umysł jest inaczej zbudowany. I zawsze szukam tego meritum, to znaczy tego sedna, tego, co jest naprawdę tematem, a nie ozdobą i dekoracją dookoła. I strasznie nie lubię tracenia czasu na takie dekoratywne dyskusje jako popisy oratorskie. Cenię sobie czas, więc szkoda czasu na marnowanie energii i atencji słuchaczy na nasze popisy. Więc w dyskusji uważam, że... Nie znajdę fragmentu, gdzie ona już odpłynęła w ogóle w taką po prostu takie bajdurzenie, ale jak na osobę, która lubi konkret i zmierza do sedna, to Jesus Christ. Przede wszystkim sedno tej dyskusji jest istotne. Nasza wola zrobienia z tym czymś, jeśli to jest rzecz do zrobienia. I nasze jakieś szczere intencje. To jest dla mnie najważniejsze, szczere intencje. Nawet jeśli nie zawsze są zgodne z moimi. Dziękuję bardzo. No to o erystyce na razie skończymy. I mamy takie pytanie. Also, ona de facto powiedziała, że jest tego. Że ona to tak na chłopski rozum też rozpatruje, więc ona nie oceni tego do końca. Takie
luźne. Co, jak i kiedy od siebie odróżniać dyskusję i hejt? I kiedy wyrażenie opinii i komentarze przemieniają się właśnie w ten negatywnie nacechowany hejt? No, ja z mojego doświadczenia mam wrażenie, że mogę powiedzieć, że to jest dosyć proste. Hejt jest zupełnie niemerytoryczny, hejt dotyczy jakichś naszych cech, które są wyolbrzymiane, które są karykaturowane, które są wulgaryzowane nawet, więc zupełnie nie jest to rzecz do dyskusji. Kiedy, a nie co to jest? Prawdziwą dyskusję no, poznać po jakichś merytorycznych argumentach. Jeśli ktoś przychodzi mi na tego Twittera, o którym wspominałam, i mówi, że a nieprawda, bo w tym roku coś, i po prostu widzę, że człowiek wszedł w ten temat i przynajmniej, dobra, czegoś może nie rozumie, a może coś chce powiedzieć, ale nie do końca wie jak, to wtedy wchodzę w rozmowę z taką osobą. Natomiast po prostu taki klasyczny hejt zupełnie ignoruję. Jeśli są to rzeczy wulgarne, to po prostu blokuję takie konta. Jest to higiena. Kobieto, ona się ciebie nie o to pytała! Podstawowa. Nie chcesz mieć z tym do czynienia, blokuj, po co masz się na to narażać codziennie. Można też wyciszać, są takie opcje. Panie profesorze? Ja w zasadzie chyba nigdy nie blokowałem kont do czasu wojny w Ukrainie. Znaczy uznałem, że jeżeli ktoś zamierza stosować na Twitterze przestrzeń pod moimi tweetami jako pole do ekspresji propagandy wojennej antyukraińskiej, to zacząłem blokować od tego czasu, bo uważam, że jednak ta przestrzeń pełna hejtu, ona daje nam jakąś informację, jakąś wiedzę też o tym, więc wtedy, kiedy próbujemy to blokować hurtowo, to tworzymy sobie jakąś trochę fikcję rzeczywistości. Dlatego zawsze trochę odrażał mnie Facebook, znaczy nigdy nie miałem konta na Facebooku, bo idea tego, że miałbym się komunikować wyłącznie z ludźmi, którzy są w jakimś gronie moich znajomych, wydawała mi się niepotrzebna. To znaczy mam swoich znajomych wokół siebie, tak? A może jeżeli jest taka możliwość, to może założę w końcu Facebooka, bo to, co wydawało mi się zawsze pociągające w Twitterze, to że tam możemy rozmawiać ze sobą ponad wszystkimi podziałami politycznymi, a nawet możemy rozmawiać z tymi ludźmi, którzy nas odrażają. Możemy próbować z nimi rozmawiać. I to jest różnie. Znaczy, to jest różnie. Znaczy, kim są hejterzy, to jest dosyć duże pytanie. Znaczy, to często są trolle, to często są opłacane konta, to czasami są boty w ogóle. Ale robiliśmy jakiś czas temu taki eksperyment, w którym stworzyliśmy wspólnie z takim startupem technologicznym z Trójmiasta, stworzyliśmy takiego bota, który był dobrym botem, który był botem antyhejtowym. I on sobie działał na Reddicie, czyli na innym portalu społecznościowym. I jak on widział hejtera, to w bardzo grzeczny sposób, taki zupełnie łamiący wszelkie zasady mediów społecznościowych, prawda? Bo powiedzieć coś grzecznego na Twitterze na przykład, no to jest po prostu tego nie wypada. To, co on robił, to on mówił, no wiesz, rozumiem, każdy z nas ma czasem zły dzień. Rozumiem twoje emocje. Masz prawo czuć się dzisiaj trochę gorzej. Czasami też czuję się tak jak ty. I on albo starał się wzbudzać empatię i mówił, ale pomyśl przez chwilę, że ten człowiek, o którym piszesz, on też ma jakieś uczucia. No i jak byś ty się poczuł wtedy, kiedy byś coś takiego sobie przeczytał? Albo mówił, albo odwracał się do norm i mówił, słuchajcie, no ale tutaj na tym kanale Reddita, to był kanał Men's Rights, taki obrzydliwy, incelski kanał mężczyzn, którzy byli bardzo wrogo nastawieni wobec kobiet. Ale mówię, no nawet na tym naszym Men's Rights takich rzeczy przecież nie tolerujemy. No i my wolałbym, żeby tutaj czegoś takiego nie było. Popatrz, inni ludzie nie aprobują tego, co ty napisałeś. I to brzmi absurdalnie, prawda? Spotkać się z kimś takim, pomyślcie sobie, bo nasi badani, czyli użytkownicy Reddita, nie wiedzieli, że to jest bot. Myśleli, że tutaj ktoś z nimi nawiązuje taką rozmowę. I potem to, co my zrobiliśmy jako badacze, no to wzięliśmy wszystkie wpisy danego użytkownika przed jego spotkaniem z naszym botem i potem przez miesiąc po spotkaniu z botem. A potem wzięliśmy takich użytkowników, którzy się nie zetknęli z naszym botem i też sprawdziliśmy, co się działo miesiąc wcześniej i co się działo miesiąc później. No więc ci, którzy się nie spotkali z naszym botem, byli takimi samymi hejterami później, jak byli wcześniej. Ci, którzy natknęli się na naszego bota, niezależnie od tego, czy nasz bot się odwoływał do norm, czy próbował wzbudzać empatię, u nich ilość hejtu, który wyprodukowali w kolejnym miesiącu, była mniejsza. I to jest dla mnie argument, że czasami nawet z takim obrzydliwym hejterem warto jednak wejść w dialog. On będzie męczący. On będzie kosztowny emocjonalnie, ale spróbować można. No dobra, tylko to jest znowu jakby, to jest nawoływanie do wykonania pracy, tak? To jest jakby... Pytanie brzmi, dlaczego ja mam tą pracę wykonywać? Bo... Wszystko fajnie, możemy sobie powiedzieć, o, zrobiliśmy takiego bota i ten bot, tylko że bot nie doznaje wyczerpania. Bot nie mówi, ja już kurwa mam dość tych idiotów. Bot nie miewa gorszych dni, chyba że go odłączą. Więc jakby ekstrapolowanie z tego, że no bot coś zrobił, więc my może też byśmy mogli, jest... Tak abstrakcyjne, jak się tylko da. W sensie... Nie przyszłoby mi do głowy, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby oni jakby dzierżyli te rzeczy, które są naprawdę trudne do zdzierżenia, tylko dlatego, że botowi to wyszło, że botu to wyszło.
Nie wiem, po prostu dla mnie to brzmi turbo abstrakcyjnie. Wiem, że pewnie w szkole, na różnych programach, warsztatach edukacyjnych itd. słyszycie, nie karmić trolla. Podstawowa zasada, nie karmić trolla, ignorować go. Oczywiście na pewno przyjemniej, wygodniej jest go nie karmić. Ale czasami pewna konfrontacja z takim trolem, jeżeli jest ona cywilizowana, grzeczna, kulturalna, ona może przynieść efekty. Chociaż bardzo rzadko ją podejmujemy, dlatego ten nasz bot był taki dziwny. Chwila, przepraszam, ale to już jest kurwa bullshit. To jest nawoływanie do wykonywania emocjonalnego wysiłku w imię tego, że a może coś wyjdzie z tego dobrego. To jest tak nieracjonalne. To jest tak bezsensowne. To jest taki potencjał, żeby sobie zrobić krzywdę jeszcze przy okazji, że... Ja nie wiem, jak ktoś... z tytułem profesora może mówić coś takiego. Szczególnie jeżeli jego publicznością są młodzi ludzie, którzy mogą szukać u niego jakiegoś autorytetu. Wchodzenie w interakcje dłuższe z ludźmi, którzy się tak zachowują, może być bardzo niezdrowe, czy może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Nie rozumiem, jak można powiedzieć, nie no, to może przynieść dobre rezultaty i w sumie do tego warto chociaż spróbować, nie? No, ale wy nie siedzieliście i nie zagadywaliście do tych ludzi, tylko zrzuciliście to cały ciężar tej pracy, o której mówisz, na bota. Człowieku, jak możesz, szczególnie w takiej sytuacji, jak możesz mówić, że no, ale warto spróbować? Pytanie z Instagrama, naszego gadkowego. Proszę bardzo. Czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo pozbyć się hejtu? Wydaje mi się, że nie. Że jest to technicznie nieosiągalne. Chyba, żebyśmy przeprowadzili taką reedukację narodu, gdzie naród musielibyśmy zamknąć w obozie specjalnym. Nie wiem, żartuję oczywiście, ale nie wyobrażam sobie tego. Wydaje mi się, że to po prostu od momentu, kiedy się pojawiło, będzie, dopóki nie zmieni się, nie wiem, coś raczej w technologii niż w nas. No tak, tu się bardzo zgadzamy, bo też uważam, że technologia odpowiada w znacznym stopniu za rozpowszechnienie się hejtu, a szczególnie tego, co sam głównie badam, czyli mowy nienawiści, czyli tego hejtu, który jest skierowany wobec jakichś grup ludzi z powodu ich przynależności etnicznej, narodowej, religijnej, grup mniejszościowych, które można powiedzieć mają ciężko, a hejt jeszcze dokłada im. Tak? I rzeczywiście niestety to jest bardzo mocno napędzane przez algorytmy, które, czy przez w ogóle generalnie to, że klikalność treści emocjonalnych jest dużo większa, ale same algorytmy też na tym mają takie efekty. No, wiemy dobrze z badań Bendana Nehana czy Johna Josta, że treść bardzo silnie nasycona emocjonalnie. Horsey on Wild, dziękuję ci za suba. W Republice Weimarskiej była technologia, ale ja rozumiem, że oni już przeszli mocno w definicję tego hejtu dzisiejszego. Tego hejtu opartego na internecie. A jeżeli przy tym jesteśmy, to ja chciałem zapytać, kto mi powie, kto był pierwszą ofiarą hejtu w internecie? Taką wystarczająco dużo skalową, żeby była zauważalna. Właśnie. Lewiński. Lewiński zajmuje się od tego czasu jakby zresztą kwestią hejtu i ona mówi poważnie poważnie o tym, jak to wygląda, kiedy właśnie ten hejt, ten jad, ta nienawiść no poważnie pogrzebie wam życie, nie? Bo ona mówiła między innymi o tym, że jakie miała problemy z pracą, jakie miała znaczy ze zdobyciem pracy, tak? Że jakby to jest wszystko takie mocno przykre, nieprzyjemne, ciężkie, jak to wpływało na jej otoczenie i w ogóle. Tymczasem wiecie, ja pamiętam, że jeszcze na poziomie, gdzie gówno rozumiałem o świecie, ja już słyszałem i nawet sam pewnie powtarzałem jakieś takie pierdolety typu Monika Lewiński, Maryi Świński i inne
inne głupie rzeczy, nie? Bo to wybuchło, to dotarło do nas, to była szeroka sprawa. Ja przypomnę, że pan wielce prezydent nigdy tak naprawdę nie poniósł konsekwencji tego. Że pan saksofonista ani z tego, co się stało z Moniką Lewińską, ani z tego, że był dobrym przyjacielem Jeffrey'a Epsteina, jakby nie wyniósł nic, co mogłoby go, nie wiem, obciążyć, co mogłoby mu dokopać, co mogłoby być dla niego złe. I to też jest coś, co powinno nam mocno dać do myślenia, no bo kurwa, to dużo mówi, jak ten hejt jest przechylony, nie? Ja baraż z dwóch stron, właśnie z internetu i z mediów mainstreamowych. Więc tak, Lewiński jest pierwszą wysokoprofilową osobą, która tego... Słuchajcie, ponieważ była chwila przerwy, ja powiem jeszcze raz. Oj, zdecydowanie 5%. Twardy seksizm plus jakby coś, co... Ja nie pamiętam, czy my omawialiśmy w końcu ten artykuł, czy nie. Czy jego mam cały czas otwartego w zakładkach i go, kurde, nie... nigdy nie odpaliłem w końcu na streamie. Dla kobiet sypiących z żonatymi mężczyznami jest specjalne miejsce w piekle. I właśnie to jest artykuł idący w tym mniej więcej tonie, w którym poszła cała nienawiść w kierunku Lewiński. Z którego roku to artykuł? Poczekaj. Dla kobiet Jak można obwiniać kobietę, która sypia z typem, który zdradza swoją partnerkę? Emej, można, nie? Ale to jest właśnie dokładnie ta mentalność, która uderzyła w Lewiński. I to jest ta mentalność, która żyje u nas dzisiaj. Ten artykuł, o którym mówię, jest z 16 października 2018, nie? Więc jakby artykuł jest jest troszeczkę jakby uważajcie, nie masz prawa do czegoś, co już jest czyjeś, co nie jest twoje. Żadna kobieta nie ma prawa do mężczyzny, zwłaszcza żona tego, tylko dlatego, że go pragnie. Jeśli jesteś kobietą, która uważa, że może mieć w życiu wszystko, czego zapragnie, bez względu na to, że może kogoś zranić, to twój pogląd na świat jest naprawdę słaby. Masz za nic wspólne kobiece wartości, za nic kobiece wsparcie, solidarność, która może nie zawsze działa, ale w trudnych momentach to my, kobiety, się wspieramy nawzajem, to wśród kobiet znajdujemy zrozumienie i akceptację. Jak można być tak podłym, żeby tego nie wiedzieć? Jak można posunąć się do tego, żeby świadomie, głęboko skrzywdzić kobietę, która jest jak siostra. Jak można powiedzieć, co ona mnie obchodzi, kiedy liczy się dla ciebie tylko ten facet. Facet, który zarabia nadal więcej od nas na tym samym stanowisku. Facet, który klepie po tyłku kelnerki i czyni niewybredne żarty wobec swoich koleżanek z pracy. Facet, który krzywdzi kobiety, stosuje przemocy nie tylko fizyczną, ale też psychiczną i ekonomiczną. Czy to nie po to kobiety powinniśmy trzymać się razem, żeby przełamać ten patriarchalny model, by pokazać facetom, że jesteśmy więcej warte niż szybki numerek w hotelowym pokoju, że się szanujemy, że mamy swoją godność, że mamy zasady, których nie łamiemy, że nie śpimy z żonatymi facetami, bo tam po drugiej stronie też jest kobieta, której nie znamy, ale nie chcemy jej robić piekła na ziemi? Widzicie? Po prostu to jest niefeministyczne i tyle.
Tak, to jest ochmi, ja nie mam pojęcia, co to jest za portal, ale tego, ale jak to zobaczyłem, to po prostu mnie chyba ktoś podrzucił link do tego, nie pamiętam, nie? Jeśli jesteś kochanką, która zakochuje się w żonatych mężczyznach i bez oporu z nimi sypia, jest dla ciebie specjalne miejsce w piekle. Nie robisz nic dobrego dla kobiet, co więcej, samolubnie zadajesz im ból, kiedy wyraźnie masz możliwość wyboru i decydowania o tym, co robisz. Jeszcze coś ci powiem. Karma wraca zawsze. Mienienie w tego typu relacji jest jednoznacznie niemoralne? Tak? Ja tam nie wiem. A co jest jednoznacznie niemoralnego w tym? Nie ma żadnych odcieni jakby szarości? A co jeżeli żonaty mężczyzna na przykład z różnych powodów nie może odejść od żony, ale jest nieszczęśliwy i no, po prostu jest życiową pierdołą, która nie potrafi inaczej tego rozwiązać? Ja wychodzę z założenia, że zgodnie z powiedzeniem wypadałoby poinformować o tym żonę. O kurwa. Dlaczego? Ja się spotykałem z kobietą, która od kilku lat była z mężem w białym małżeństwie, razem tylko przez dzieci. Ja też. Ludzie, jakby relacje społeczne są tak super złożone i dynamika, żeby być fair. Czy chciałem, żeby moja partnerka za moimi plecami miała inny związek? I to, przepraszam, w związku z tym, jeżeli wejdziecie z kimś w relację, to dowiecie się, że ta osoba ma partnera, to pierwsze, co robicie, to idziecie donieść, tak? Chujowo jest być zdradzanym. Niesamowicie chujowo jest być zdradzanym. Ale jeżeli uważacie, że istnieje jakieś złote rozwiązanie tego tematu... Jezus Maria. Kwić w kłamstwie. To są takie określenie tkwić w kłamstwie jest takim bardzo jest odbiciem takiego bardzo łatwego patrzenia na bardzo złożone problemy. Wiecie, żyjemy w sytuacjach, w której jakby rzeczy są dużo, 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 dużo bardziej skomplikowane. Takie nieszczęśliwe sytuacje rozbijają się o to, że się źle komunikujemy. Że nie potrafimy się z naszymi partnerami, partnerkami, osobami partnerskimi dobrze porozumieć. Że nie potrafimy jakby często komunikować naszych potrzeb, obaw, jakby problemów, które występują. Ale jednocześnie co jeżeli na przykład istnieje na nas olbrzymia presja społeczna, żeby być przy tej osobie, z którą żyjemy nieszczęśliwie?
Presja rodziny na przykład. Presja tego, że jakby jeżeli ten starannie skonstruowany konstrukt, jakim jest rodzina, się sypnie, to konsekwencje mogą wykraczać daleko poza nas. Wtedy trzeba, pierwszym priorytetem jest nie żyć w kłamstwie. Pomyślcie o mnóstwie facetów, którzy są gejami i którzy żyją w heteroseksualnych związkach. Szczególnie w tych bardziej jakby religijnych społecznościach takie rzeczy zdarzają się nagminnie. Dzisiaj akurat oglądałem Hasana, gdzie mówili o odklejeniu mormonów i o tym, że dwie albo trzy osoby na czacie Hasanowi wyjechały, że no, mój ojciec miał piątkę dzieci, zanim zrobił coming out jako gej, bo bał się wyklęcia. I co? I ci wszyscy ludzie są binarnie na osi dobro-zło i jak tylko zaczną na przykład żyć swoją prawdą i poza małżeństwem sypiać z facetem, to znaczy, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest pójść i donieść na niego? Tak dramatycznie upraszczacie złożony problem, jakby istniała tylko jedna modelowa sytuacja, do której da się odnieść. Nie da się. Pomyślcie o nieszczęsnej kobiecie, która była, to jest sytuacja już sprzed dobrych paru lat, ale był taki motyw, że facet żył w nieszczęśliwym związku, który był jednocześnie związkiem bardzo religijnym z obu stron i on nie mógł z tego związku wyjść. Oni jakby byli razem, oni chyba nawet już odchowali dzieci, w sensie, że dzieci już nie było w domu i koleś stwierdził, że dla niego jedynym wyjściem z tej relacji jest zabicie żony. I on jakby znalazł ludzi, którzy za pieniądze powiedzieli, że to zrobią, po czym ci ludzie zaczęli jego szantażować, że przyjdź do nas, powiedz, że chcesz kogoś zabić, teraz będziesz tam płacił co miesiąc, albo doniesiemy na ciebie do psiarskich i wtedy pójdziesz siedzieć i się skończy twoje życie. I facet płacił przez długie lata, aż w końcu jeden z tych ludzi, którzy go szantażowali, powiedział, że no dobra, to zabijemy twoją żonę. I wołał się do ich domu, zastrzelił ją, znaczy postrzelił ją, ale jakoś tak bardzo poważnie. Ona była postrzelona w głowę, w twarz w ogóle tego i wyszedł. I ona jakby naprawdę jakąś taką dużą siłą woli i dużą determinacją doczołgała się do telefonu bodajże i wezwała pogotowie. Przeżyła, jej męża posadzili. I jakby niby sprawa się zakończyła o tyle bezpiecznie, że tego. Kobieta mówi, że ona dalej kocha swojego męża i ona mu wybacza i ona chce z nim być. I absolutnie nie uważam, żeby to, co ten facet zrobił, było dobre. W żaden jakby mierzalny sposób. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na jego miejscu i jesteście przywiązani do takiej osoby. I decydujecie się, że rozwiązaniem waszego problemu jest na przykład właśnie romans. To nie jest proste. Nigdy nie powinno być. Znaczy nie powinno. Źle powiedziałem. To nie jest proste. Praktycznie nigdy nie jest. O, tak. To nie jest moja moralna ocena tego, że o, zdradzajcie się tego.
Ile wlezie, będźcie tutaj, weźcie, ryćkajcie każdego, na kim położycie oczy i te. Nie, nie, to zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że zanim weźmiemy się za osąd moralny, to musimy bardzo, bardzo, bardzo dobrze przyjrzeć się sobie i temu, aby na pewno mamy kompetencje do tego, żeby ten sąd moralny zaserwować. Zapewniam was, że częściej niż rzadziej nie mamy. Nie, chcę wrócić do tej debaty, bo chcę zobaczyć, co oni jeszcze powiedzą. Szczególnie, że najbardziej mnie ciekawią w tym momencie pytania z publiczności, a do nich dopiero przeszliśmy, więc you know. Let's do this shit. Szczególnie emocjami moralnymi. Wstyd. Albo, prawda, jakieś takie ostre słowa, które bardzo mocno się odwołują do emocji, one mają o 20% większą szansę, że zostaną zretweetowane czy zszerowane na Facebooku, czy po prostu ludzie chętniej podają je dalej. To jest bardzo prosty mechanizm. Jeżeli tak jest, no to tak długo, jak będziemy się posługiwać mediami społecznościowymi, tak długo dominować będzie nie nasz normalny język, którym się ze sobą komunikujemy, tylko właśnie język przesycony emocjonalnie, język, który ma w sobie bardzo dużo wrogości, właśnie silnych emocji i no, dopóki nie wyjdziemy z tego świata mediów społecznościowych, to nie będzie lepiej, boję się. I to widzimy też w badaniach, na przykład mieliśmy takie badania, gdzie sprawdzaliśmy, skąd ludzie czerpią wiedzę o świecie, o polityce i wyłoniły nam się takie trzy podstawowe kategorie. To znaczy jedna kategoria to byli konsumenci mediów tradycyjnych, czyli ludzie, którzy czytają gazety, nawet w internecie, ale głównie czytają tytuły prasowe, słuchają radia, oglądają telewizję. Byli wszystkożercy, którzy w ogóle czytają wszystko, co się da. No i byli tacy, którzy nazywamy internautami, czyli tacy, którzy głównie pozyskują wiedzę właśnie z mediów społecznościowych, oglądają youtuberów i tak dalej. Oczywiście to jest związane z wiekiem, ale nie całkowicie. To znaczy w różnych grupach wiekowych można wyróżnić te różne kategorie. No i widzieliśmy, że faktycznie ci, którzy się jakby większość swojej wiedzy czerpią z mediów społecznościowych czy z kanałów YouTube'a, to no, u nich tolerancja dla hejtu była największa. To znaczy oni uważają, że hejt to jest coś zupełnie normalnego. Znaczy, pokazywaliśmy przykłady takich ewidentnie islamofobicznych, strasznych wypowiedzi czy homofobicznych. I tak, normalny język, tak się normalnie mówi. I te osoby też częściej takie języka same używały, więc no, widać, że to jest bardzo związane ze sposobem konsumowania mediów. Okej, proszę. Kiedy mówiłam o tych moich... Dlatego osoby terminalnie online są najgorsze. Też mamy inne możliwości niż ludzie w przeszłości. Na przykład wyjście z relacji w moim mieście może oznaczać, że musisz się przeprowadzić, zostawić całe swoje życie. No! To też jest bardzo, to też jest bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie. W moich doświadczeniach razem z córką, z hejtem, to przypominam sobie, że była jeszcze jedna taka rzecz. Po prostu wieczorem przed spaniem, już na kilka godzin przed, zabraniała mi zaglądać na Instagrama, który był głównym źródłem jej desperacji w tamtym czasie. I rzeczywiście odłączenie się od mediów społecznościowych to jest najlepszy sposób na nie przebywanie w takim hejterskim świecie. Bo to są głównie media. To nie jest tak. Jeśli siedzimy w klasie, ktoś coś do nas ma, no nie wiem, coś tam popchnie, coś tam nam powie, ale nigdy nie powie tyle takich brzydkich i niefajnych rzeczy, jak pozwoli sobie poprzez właśnie takie media. Więc myślę, że to w nas jest, ludziach, ta moc, nasze wychodzenie. W pierwszej klasie gimnazjum koleżanka z klasy przykleiła mi taśmę klejącą do pleców na lekcji. Malowaną na czerwono mazakiem paskę. Jedna osoba w klasie poza mną się nie śmiała. Proszę mi, opowiedzcie mi, jak to w nażywości dzieciaki nie robią nic złego. Albo nie są w stanie tak mocno dopierdolić, jak w internecie. Stamtąd będzie powodowało, że te media zaczną tracić jakieś zasięgi, coś, może będą musiały przekonfigurować swój sposób działania, a my będziemy zdrowsi. Naprawdę, na przykład, kiedy wyjeżdżacie na wakacje, zupełnie odciąć się od mediów społecznościowych, to jest najlepsza terapia dla nas, dla mózgu i dla naszej emocji. No, niewątpliwie jest to jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście. Widzę, że pytań na sali nie ma. O, jest, pojawiło się, proszę, zielona karteczka. Mam takie pytanie. Dużo mówimy właśnie o hejcie w internecie, a jak powinniśmy zareagować, kiedy hejt dotyka nas w realnym życiu, kiedy nie jesteśmy w stanie kogoś po prostu zablokować?
no tutaj bardzo ważne jest wsparcie otoczenia, tak? Znaczy ja myślę, że to jest odpowiedzialność, która ciąży na nas, którzy jesteśmy obserwatorami, którzy widzimy takie sytuacje, prawda? Nie bójmy się reagować wtedy. Znaczy to jest kolosalna jest rola wsparcia otoczenia i to widzimy też w badaniach, że ludzie, którzy doświadczają hejtu, to akceptacja ze strony ich najbliższego otoczenia i takie wsparcie ze strony najbliższego otoczenia jest jakimś rodzajem pancerza takiego, który chroni przed hejtem. I to widzieliśmy na przykład też w badaniach osób LGBT w Polsce, znaczy, że pytaliśmy ich na przykład, czy mają wsparcie ze swojej najbliższej rodziny, to znaczy czy ich rodzina respektuje to, że są gejem, lesbijką czy osobą trans. I zauważyliśmy, że te osoby, które mają takie wsparcie ze strony rodziny, u nich niezależnie od tego, ile hejtu widzą w swoim otoczeniu codziennym, to w ogóle nie wpływa, nie podwyższa u nich poziomu depresji, ani nie powoduje myśli samobójczych. To naprawdę jest jakiś niesamowity, magiczny mechanizm i to bezpieczne otoczenie wokół siebie, które mamy wokół siebie, no i właśnie to otoczenie, które reaguje, które też w sytuacji, w której widzi, że ktoś nas krzywdzi, to stanie po naszej stronie. I tak jak tutaj mówiłaś, że to może być też takie wsparcie, znaczy, że ktoś nawet nie obroni cię przed hejterem, ale po cichu powie ci, słuchaj, ten nie ma racji. Wcale nie masz tych krzywych zębów, tak? Albo nawet jeżeli masz, to co z tego, tak? To jest najważniejsze. Znaczy, ktoś, kto da nam poczucie, że nas respektuje, niezależnie od tego, czym hejter próbował nas zawstydzić. To jest bardzo ważne. Więc bądźmy kimś takim. Wow, ile karteczek w jednym czasie. Pani Klementyna, chciała się jeszcze odnieść, czy już idziemy dalej? Idziemy dalej, czy pani chce się jeszcze... Dobrze. To w takim razie pomarańczowa karteczka, proszę. Przypominam o przedstawieniu się. To ja się nazywam Michał i mam takie pytanie trochę z drugiej strony. Czy hejt może przynieść jakieś pozytywne skutki, tak? Że taka manipulacja o pozytywnych intencjach, żebyśmy się zmienili w pewnym sensie na lepsze? Oj stary, kurwa, większego self-report chyba nie mogłeś zrobić. Kurwa, jestem ciekaw, ile ty dzieciaków nękasz. O ty gnoju. Ja wiem, ty się dopierdalasz do grubasów, żeby schudli i pytasz się, czy dobrze ci idzie. O ty kurwa chuju. Tak, ale na przykład chodzi, jakiś przykład chciałbym podać, żeby to było dobrze odebrane. Na przykład jak nauczyciel by... No może nie hejt, ale jakby nas właśnie manipulował, ale miał pozytywne intencje w sprawieniu, żeby my byśmy się uczyli, żebyśmy byli lepszą wersją siebie, a nie leniuchowali, że tak powiem. Czy właśnie hejt może mieć jakieś pozytywne skutki też? Bo takie mam pytanie właśnie, dziękuję. Ja się tutaj od razu wyrywam. Nie wiem, czy takie pozytywne, jakie ci krążą po głowie, ale tak, hejt ma bardzo jedną dobrą rzecz. Uodparnia nas, jest jak szczepionka i kiedy przejdziemy przez taką fazę ABC, która jest z hejtem związana i... przerobimy to, przeprawimy raz, dobrze, do końca, to będziemy mieli dystans do tego rodzaju sytuacji, co będzie dobre dla nas i co pomoże również osobom wokół nas, kiedy takie sytuacje ich spotkają. Także uważam, że hejt jest świetną szczepionką. On się wydaje... No, Klementynko, ja rozumiem, że ty, kurwa, queerów nie lubisz. Już pokazałaś to więcej niż raz, ale mogłabyś zewrzeć ryb, chociażby biorąc pod uwagę to, ile właśnie tych dzieciaków się niespecjalnie uodporniło, a zrobiło sobie zamiast tego krzywdę. Jak można być tak pierdolniętym, no? Pamiętajcie, co was nie zabije, to was wzmocni, a co was zabije, no to chuj zabiło was, no! Raz jak się porządnie wydarzy, się przez to przejdzie, to najlepsze, co można zrobić, to zużyć to w jakiś pozytywny sposób, właśnie taki, żeby się do tych zjawisk dystansować. Nie wiem, czy hejtem można naprawiać, polepszać ludzi, tego nie wiem, może tutaj Michał będzie miał coś mądrzejszego do powiedzenia, ale ja się bardzo cieszę, na przykład, że moja córka ma to już z głowy jako w tym momencie 19-latka, bo mam wrażenie, że ona się strasznie dużo nauczyła, bardzo się uodporniła, dużo ją to kosztowało, ale jest gdzieś dalej. Już chyba w takiej mocy, jak to było dotychczas, to się nie powtórzy, jestem prawie pewna. Albo przeżywa depresję bez udziału mamusi, więc jej! Ale hejt ze strony nauczyciela to dosyć szalony pomysł, muszę powiedzieć. Nie wiem, nauczyciele na sali, czy będą, nie podjął się tutaj, nie obruszał się jakoś na samą myśl o tym, że... O, ale ktoś powiedział właściwą rzecz. To jest mobbing. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego, żeby nauczyciel jakby mieszał z błotem dzieciaki. Ani jednego. To jest nieakceptowalne i koniec. I w ogóle przekonanie, że to powinien być, że to można podnieść, jest już samo w sobie chore.
ktoś mógłby traktować ich działania jako hejterskie. Bo wyobrażam sobie, że nauczyciel może być surowym nauczycielem i bardzo często wspominamy bardzo dobrze naszych surowych nauczycieli. Pyfles Brud, zobacz, nie będę cię trzymał pod kloszem. Możesz wypierdalać na kolejne 10 minut. Idź być nie pod kloszem. Więc to nie jest tak, że wyłącznie nauczyciel, który jest takim kumplem, będzie tym, który rzeczywiście was czegoś nauczy, czy którego będziecie dobrze wspominać, ale wydaje mi się, że nauczyciel, który będzie stosował hejt, jest po prostu tym nauczycielem, który czuje się bezradny, tak? Który wie, że jego metody w żaden inny sposób nie są efektywne. Więc to byłby raczej dowód pewnej porażki nauczyciela, gdyby nauczyciel się takim językiem posługiwał wobec swoich uczniów. Okej, dziękujemy. W takim razie, jeżeli już weszliśmy w temat hejtu w szkołach, to na chwilę zatrzymam pytania od was i chciałabym się zapytać was o wasze doświadczenie i czy doświadczyliście hejtu w szkole, czy wywarło to na was jakieś pozytywne jednak wrażenie, powiedzmy, jak to wyglądało, jakie wy macie doświadczenie? Wow, no ja z całą pewnością, będąc licealistą, chciałbym opowiadać o rzeczach, które potencjalnie moi koledzy i koleżanki mi robili na przykład, nie? To jest dokładnie miejsce do. To jest dokładnie przestrzeń do rozmawiania o takich rzeczach. Ktoś by chciałby się tym podzielić. O, proszę, żółta karteczka, przedstaw się. To ja nazywam się Maciek i chodziłem do szkoły podstawowej, która była pod patronatem Legii Warszawa, więc tam chodziłem do klasy z piłkarzami. Sam nie będąc piłkarzem. I to było dość ciężkie, ponieważ przez to, że odstawałem dość mocno od tej grupy, to spotkałem się z takim jakby wykluczeniem, ponieważ z tego, co mi się wydaje, no to po prostu oni nie mogli zaakceptować tego, że jakby nie robiłem dokładnie tego, co oni, to jakby leżało w tym, co jakby, no, tak. A miałeś jakieś osoby, do której mogłeś się zwrócić? Czy kadra była dobrze przygotowana na taką okazję? Znaczy, co do kadry szkolnej, to nie wspominam tego dobrze, ponieważ zostało to dość mocno zbagatelizowane, ale moi rodzice bardzo mi pomogli, bo ponieważ w momencie, kiedy zdołałem siebie oddzielić, znaczy przestać się tym przejmować tak bardzo, i w zasadzie to ignorować, to już przestało być to dla mnie takim problemem, jakim było na początku. Okej, czyli dzięki wsparciu, które uzyskałeś od rodziców, nauczyłeś się na to jakoś podparniać, ignorować to. I to była twoja taka... Tak. Tak, okej. Dzięki bardzo za to doświadczenie, za to świadectwo. Osoba z niemiecką karteczką, czy chciałabyś? No to ja się nazywam Zosia i ja chodzę do dość prawicowej szkoły, a jestem aktywistką. I przez całą moją szkołę podstawową byłam w jakiś sposób za to przez nauczycieli i przez uczniów. Nie wiem, jak to nazwać, hejtowana to nie jest chyba dobre słowo, gnębiona to też nie jest dobre słowo, ale wykluczana albo w jakiś sposób wyśmiewana za to, że na przykład walczy o prawa kobiet, bo większość osób tam totalnie bagatelizuje takie sprawy, więc ja to tak, takie ja miałam doświadczenie z tym. Okej, a ty jak sobie radziłaś? No ja mam chyba dość taki charakter po prostu, że i tak działam dalej i robię to, co lubię i to, co uważam za słuszne. Tak. No to pięknie, czyli ty sobie poradziłaś dzięki twojemu temperamentowi. Można to powiedzieć. Super, dzięki bardzo. Żółta karteczka z tyłu sali. Tak, prosimy, a podejście do mikrofonu, bo niestety nasi słuchacze z transmisji nie usłyszą tego. Hej, jestem Amelka. Przez całą podstawkę zmagałam się z hejtem. Nauczyciele praktycznie tego nie zauważali do momentu, w którym nie odważyłam się moim rodzicom o tym powiedzieć. Wtedy nagle, wow, hejt w naszej klasie. Szok. Nauczyciele zaczęli zauważać to lekko. Klasa nie akceptowała mnie praktycznie przez 9 lat, od zerówki do 8 klasy. Byłam takim lekkim odrzutkiem. I w momencie, w którym poszłam do liceum, zaczęłam być lekko akceptowana przez klasę. Czy nauczyciele mogą zacząć zauważać to, że nie zawsze jest idealnie, pięknie i kolorowo? Dziękuję. Mówisz, że zaczęłaś być lekko akceptowana przez klasę. Czyli... Amelia, wracaj. Mówisz, że zaczęłaś być lekko akceptowana przez klasę, czyli wciąż ten hejt się pojawia i ta dyskryminacja. Znaczy wciąż czuję, że nie należę tak mega do klasy. Że nie jestem w tej grupie osób, które są jakoś bardzo akceptowane. To jest moje zdanie. Przykro mi, jakby... Już w samym sposobie jej wypowiedzi słychać bardzo dużo złości. Bardzo dużo frustracji. To nie jest osoba, która przestała tego doświadczać. Okej, dziękujemy bardzo za to świadectwo. Dobrze, ostatni już powiedzmy, że niebieska karteczka, proszę. Nazywam się Oliwier i trzeba by zacząć od tego, że właściwie społeczeństwo mocno tępi osoby ambitne i wtedy pojawia się ten hejt. Ooooooh.
Czas na kuca. Czas na kuca. I takie osoby, które wystają, są inne, bardziej im się chce, bardziej tną do przodu. Od razu są przez to społeczeństwo hamowane. Ale w moim przypadku mogę powiedzieć, że spotkałem się dość bardzo dobrze z kadrą nauczycielską, która mnie zawsze dzielnie broniła, można powiedzieć dopingowała. A przede wszystkim można powiedzieć, że lekko robiłem na złość rówieśnikom, idąc bardziej do przodu i jeszcze bardziej gnając. Więc gdzieś te nastroje zazdrości, zawiści były mocno hamowane przez to, że znaczy określenie stając na piedestale będzie tutaj nieadekwatne, ale będąc tak lekko wywyższonym, jebać PiS i Konfederację. Niekoniecznie im się to podobało, że nie mają racji. Okej. Zewrzyj mordę, kucu. O, wow. Drogie dzieci, jeżeli nie wiecie, to tak wygląda biały supremacysta. Aż ten koleś, jeżeli dalej będzie siedział w kurwa... Jebać PiS i Konfederację. Bardzo dobrze, że bocie powtórzyłeś. Jeżeli dalej będzie siedział w środowiskach właśnie konfidentów i narodowców, gwarantuję wam, że będzie potem kurwa stał w pierwszym rzędzie obok Sośnierza i będzie kurwa razem z nim robił salut rzymski. Kiedy mierzył długość swojej czaszki, on zna ją na pamięć. Iwanelka. O co, Kotgruszka, dziękuję za suba. Okej, czyli problem został w miarę rozwiązany, tak? Nie było problemu, myślę, więc... Tak. Dzięki pomocy, to super. Czy przejdziemy do pytań już? No to teraz można już zadawać dalej pytania. On miał po prostu zajebiście dużą siłę woli, no come on. Jezus, Mąkę, dziękuję ci za tą głęboką refleksję. Panelistą, żółta karteczka. To ja nazywam się Ola i przepraszam, jakby jeśli ta wypowiedź będzie dość niezwięzła, ale nie zapisałam sobie tego. Ale właśnie a propos szkoły, myślę sobie o tym, co jest jakby zrobione w niej źle i co w tej strukturze jest zrobione nie tak, albo jak nauczyciele nie są kształceni w tym kierunku, że uczniowie, którzy są gnębieni, nie dostają pomocy, ani nauczyciele nie są szkoleni na temat tego, jak im pomagać. A jak pan profesor opowiedział o swoim doświadczeniu z komentarzem od kolegi na temat Żydów, i zostało to z nim na lata. I teraz tak samo zostają traumy z szkół podstawowych na całe życie, za które teraz musimy płacić za terapeutów. Więc... Hej, ale powiem szczerze, bardzo dobre spostrzeżenie. Ej, dziewczyna ma bardzo dobrą refleksję. Bo jeżeli koleś faktycznie jest w stanie tak z palca przytoczyć to jako anegdotę, która mu się powtarza, to znaczy, że to siedzi w nim, nie? To jest bardzo ciekawe. Dlaczego nikt nie dostaje pomocy praktycznie? I dlaczego nie ma takiej nawet, no może nie lekcji, ale dlaczego nie ma czasu w naszej szkole i w ciągu lekcji na dyskusję, na to, żeby rozmawiać i na to, żeby dawać uczniom głos? Bo widać, że tego potrzebują, a później kończy się to traumami, chorobami psychicznymi i tak naprawdę zostaje to z nimi na całe życie. Więc chcę po prostu jakby zapytać, co można by zmienić w szkole i jak można by zmienić tą całą strukturę, żeby ten problem choć trochę zniwelować. Dziękuję. Ja mam wrażenie, że wszystko trzeba zmienić. Szkoła jest jakimś, w moim rozumieniu, złem koniecznym. W innych czasach wyglądało to jeszcze gorzej niż dzisiaj wygląda. Można powiedzieć, że jakoś tam na przykład, ja widzę różnicę w podejściu do nauczycieli, czy w samej postawie uczniów na przykład, którzy wiedzą, że mogą się więcej czegoś domagać, że mogą mieć inne zdanie. Takie sytuacje jeszcze lata temu były dużo bardziej sekowane, jakby uczeń był naznaczany, wyrzucany ze szkół czasami. No to już są takie sytuacje, które może znacie z jakichś starych, oldschoolowych filmów. Wszystko trzeba by zmienić. Po prostu wszystko trzeba by zmienić i cały dramat polega na tym, że nikt go do tej pory nie zrobił, a wręcz przeciwnie, mamy obecnie ministra Czarnka, który nas cofa o chyba 100 lat. O, Klementyna, niech ktoś coś. Bardzo dobrze. Co najmniej w tym procesie. Więc niestety te rzeczy są też decyzjami politycznymi, bo one wychodzą gdzieś tam od góry z jakichś rozporządzeń, z jakiegoś sposobu myślenia, wymyślania, jak wyglądać ma szkoła. I właśnie takie instytucje, w których jesteśmy teraz, mają ogromne znaczenie, czyli wybory, czyli jakieś partycypowanie w ogóle w życiu społecznym. To brzmi strasznie nudnie i banalnie, ale nie wiem, jak inaczej miałoby się to odbyć. Chciałabym, żeby to wszystko jakby zrównać z ziemią i zacząć od zera, ale nie bardzo się da tak po prostu w takich rewolucyjnych warunkach to robić.
Więc jedyne co, to możecie wy próbować sami rozsadzać od wewnątrz ten system. Po prostu sobą, swoimi akcjami, swoim buntem, swoim krytycyzmem, ale też pozytywnymi akcjami dla was wewnątrz tej rzeszy uczniowskiej, solidaryzującymi, wzmacniającymi i tak dalej. Wydaje mi się, że nawet że nie ma w tym momencie opcji ze względów politycznych na to, żeby szkoła się zmieniła, więc jedyne co może się dobre w tej szkole wydarzyć, to wy i wy, w sensie wy wprowadzający zmiany do tych szkół. To musi się stać po prostu chyba od wewnątrz, bo nie widzę szansy na to, żeby to się zdało. Weźcie się i zróbcie. Zdarzyło od zewnątrz, w tym momencie, w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Ja ubóstwiam szkołę. Znaczy, uważam, że szkoła ma ogromny potencjał i to, czego się najbardziej boję, to właśnie tego, że ludzie przestaną wierzyć w szkołę. Jak tylko przestaniemy wierzyć w szkołę, to ta szkoła nigdy nie będzie dobra. To znaczy, wtedy odejdziemy, zacznie się, nie wiem, homeschooling na jakąś wielką skalę, ludzie będą zostawać ze swoimi dziećmi w domu. Co wydaje mi się być bardzo niebezpieczne, ponieważ szkoła jest tym, tą przestrzenią, tym światem, w którym stajemy się społeczeństwem, w którym poznajemy innych ludzi, którzy są od nas różni, którzy mają inne poglądy, którzy są, pochodzą z różnych innych światów tak naprawdę. Dlatego też wierzę w szkołę publiczną najbardziej, nie publiczną. Taką szkołę, w której jesteśmy w całej swojej różnorodności. Okay. I to, co jest zadaniem ważnym, to jest, żeby ta szkoła wspierała i akceptowała i dawała możliwość takiego wsparcia. Znaczy, to jest to, co się przewijało tak naprawdę w wielu waszych głosach, w tej poprzedniej bardzo ważnej, ciekawej dla mnie serii wypowiedzi. Że często byliście sami, tak? Szczególnie właśnie w szkole podstawowej, w gimnazjum, teraz już tego nie ma, tak? Ale w tej wydłużonej szkole podstawowej, którą ja również kończyłem, to jest trudne. To znaczy, to są duże klasy, to jest taki zdepersonalizowany stosunek często nauczycieli do uczniów. To jest nastawienie się na egzaminy, na kolejne, na rywalizację tak naprawdę, czy budowanie rywalizacji między uczniami, kto będzie miał lepsze oceny, kto lepiej zda kolejny egzamin. Ósmoklasisty chyba teraz, tak? To jest taki ważny ten. Potem jest egzamin. Tak, no to są jakieś absurdalne rozwiązania, które tak naprawdę budują rywalizację i nauczyciel ma być tym strażnikiem tego, żeby jak najlepiej przygotować do tej rywalizacji. A nie tym, który ma wprowadzać w świat wiedzy, poznania i jednocześnie odpowiadać za budowę dobrych, owocnych relacji między uczniami. Więc to jest, chciałbym, żeby to nie było tylko tak, jak tutaj pani mówiła przed chwilą, że dopiero wtedy, kiedy opowiedziałam o tym moim rodzicom, to coś zaczęło się zmieniać. To nauczyciel powinien być tym, który będzie wsłuchany w emocje, potrzeby uczniów wtedy, kiedy oni mają takie problemy. I to byłaby ta idealna szkoła. Ja też miałem takie doświadczenie, że byłem w szkole podstawowej, którą dzisiaj z perspektywy czasu oceniam jako właśnie bardzo złą, bardzo taką zdepersonalizowaną. Potem trafiłem do cudownego liceum, w którym wszyscy byli tacy trochę dziwaczni. I wyszli ze swoich szkół, w których byli takimi właśnie dziwakami. I trafiliśmy do takiej jednej szkoły, w której nagle stanowiliśmy taką wspaniałą rodzinę. I to są chyba najwspanialsze lata mojego życia, jak dotąd o tym myślę. Więc na pewno nie będę podzielał tego sposobu postrzegania szkoły, który Klementyna przed chwilą wyraziła. A, no tak. Nauczyciele powinni być... wszechobecni, powinni być niezdepersonalizowani, powinni być jakby spostrzegawczy, wszystko powinni być. Najlepiej powinni być też robić wszystkie rzeczy, które się da za pół darmo z brakującym personelem, nie? I bez przeszkolenia. Smoki, ponawiam pytanie. Okej, rozumiem, że zdania są podzielone. Tam z tyłu niebieską karteczkę, teraz poproszę. Mam pytanie do pana Bilewicza. Jestem nauczycielem. Teraz pytanie brzmi. Jak szkoła ma przygotować do dyskusji, jeżeli edukacja jest na co dzień potężnie hejtowana z każdej możliwej strony? Jak szkoła ma przygotować do dyskusji, skoro większość nauczycieli, może nie wszyscy, ale spora część, również hejtuje? To jak my, nauczyciele, którzy nie hejtują, mamy przygotować młodzież i przekonać, że nie wszyscy są tacy, którzy hejtują? Bo pan mówi tutaj o idealnej szkole. Ale czy tak da się to zrobić? Nie, no trzeba lepiej... Zacząć od tego, że nauczycielom trzeba porządnie płacić. Tak? Ja mam wierzenie, że bardzo możemy... że my żyjemy w jakiejś rzeczywistości, w której tworzymy obraz idealnej szkoły, ale mówimy o szkole, która jest dramatycznie niedofinansowana i wszystko to, co zawodzi, tak? Gdy mówicie, że nie ma wsparcia psychologów. No ja bym chciał, żeby byli świetnie opłacany psycholog szkolny czy psycholożka szkolna, była w każdej szkole i była dla was dostępna na co dzień, tak? Gdy mówimy o zapaści psychiatrii dziecięcej. Tak? To są te wszystkie problemy, o których tutaj mówimy, które się nakładają na tą samotność ludzi, którzy pozostają właśnie ze swoimi traumami, którzy byli ofiarami hejtu czy mowy nienawiści, to tutaj klucz jest bardzo prosty. Odbudowa
państwa dobrobytu, w sensie takim, że po prostu odbudowa dobrych usług publicznych, które muszą być dobrze opłacone. I to jest tak, że ciekaw jestem, jak wielu z was marzy o tym, żeby zostać nauczycielem. Czy jak myślicie o swojej karierze w przyszłości, czy możecie, mogą podnieść rękę te osoby, które marzą o tym, żeby zostać nauczycielem? Marzą. No właśnie, widzicie, znaczy to jest, wydaje mi się, że dobra szkoła, że dobrze działająca szkoła byłaby taką szkołą, w której po pierwsze widzicie nauczycieli, którzy wam imponują, a po drugie, w której ten zawód nauczyciela ma też taki prestiż społeczny, jest na tyle dobrze opłacany, żebyście mogli pomyśleć, no mogę zostać prawnikiem, mogę zostać lekarzem, mogę zostać nauczycielką akademicką, mogę zostać bankierem, tak? A mogę zostać celebrytą i mogę zostać nauczycielem. To znaczy, że te wszystkie kariery będą tak samo, jakby, znaczy żaden z nich nie będzie dawał poczucia, że och, skończę po prostu jako biedak, tak? I to jest myślę największy problem. Dobra, dziękujemy bardzo. To dodana maszyna rysująca, proszę, kolega Zielona Karteczka. Dzień dobry, Jakub Matycki. Ja bym chciał tak poruszyć temat właśnie a propos, jak już jesteśmy przy temacie szkoły, że właśnie może warto by edukować ludzi i sprawić, żeby w szkołach były szkolenia po pierwsze dla nauczycieli, żeby nauczyciele wiedzieli, jak radzić sobie z hejtem, żeby w każdej szkole był psycholog dostępny podczas całego tygodnia, a nie na przykład jak u mnie bywało to, psycholog był może czasami dwa razy w tygodniu, czasami trzy razy w tygodniu. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć a propos tego, co pani powiedziała. No, to typie, to powiem ci, że miałeś szczęście, bo niektórzy o istnieniu psychologów szkolnych tylko słyszeli. Że hejt może być zmieniony za pomocą jakiejś technologii. Jakichś przyszłych technologii, jakiejś sztucznej inteligencji. Może jest coś w tym, ale uważam, że właśnie ta edukacja to jest przede wszystkim coś, co ma ogromny wpływ na to, jak ludzie będą dalej postępować, jak ludzie będą postrzegać ten hejt, bo wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, co to jest hejt i jak kogoś może hejt urazić. Wydaje mi się, że właśnie ta edukacja będzie takim, jeżeli będzie jej znacznie więcej i będzie się o tym mówiło wszędzie i rzeczywiście w szkołach będzie na przykład, nie mówię, żeby stworzyć jakiś przedmiot o hejcie, ale zdecydowanie więcej, jeżeli by się mówiło o hejcie, to byłoby na pewno na plus. Proszę spojrzeć na przykład palenia papierosów. O wiele się teraz zmieniła struktura, jeżeli chodzi o procent palących Polaków. Jest ich znacznie mniej. Wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie dzięki edukacji, dzięki temu, że mówi się o skutkach. Myślę, że zakaz palenia w knajpach bardzo pomógł. Przysłowiowych palenia papierosów. Także czy pani też ma takie, czy państwo też mają takie wrażenie, że może należałoby coś zmienić w szkole, żeby właśnie w tej szkole zacząć mówić o tym hejcie i zacząć uczyć o tym, czego nie powinno się robić, gdzie jest ta granica tego hejtu, gdzie jest granica właśnie wyrażania swojej opinii. Masz jak najbardziej rację, tylko wciąż z jednej strony jest sytuacja polityczna, jaka jest, więc pan minister Czarnek nie stworzył... Widzicie, wszystko kurwa zależy od Czarnka. Wszystko. Pamiętajcie głosować na PO, bo inaczej Czarnek was zje. Za PO jak będzie źle, to też będzie wina Czarnka. Tak na wszelki wypadek od razu zaznaczmy. Jeżeli dzieciaki nie muszą prosić dorosłych o kupienie fajek monopolowych, mogą korzystać z papierosów i to od najmłodszych lat i bez problemu można je palić w toalecie. No. Mam takich programów, bo jemu jest na rękę, żeby właśnie ich nie tworzyć. A myślę tutaj o tym, że nie tylko o hejcie trzeba byłoby rozmawiać, ale o wielu jeszcze innych rzeczach trzeba byłoby rozmawiać. Ja na przykład obecnie trochę siedzę w temacie dezinformacji i organizuję taki kurs w ramach strajku kobiet dotyczący dezinformacji. Czyli czym to jest, jak to działa, jak rozpoznawać, jak weryfikować, jak się nie dać ogłupić i tak dalej, oszukać przede wszystkim. I to jest też coś, co powinno być już w szkołach podstawowych. Tylko że problem polega na tym, że rządzący im bardziej mają jakieś autorytarne skłonności, tym bardziej jest im na rękę, żeby ludzie właśnie się kłócili, żeby nie rozumieli, żeby dawali się ogłupiać, żeby dawali się oszukiwać i żeby jak najmniej krytycznie myśleli. No i tak właśnie wygląda ta edukacja. Ale ważne jest to, co mówił Michał. Co... No, dlatego ty jesteś w ramach dogadywania się, chodzisz do brunatnych, nie? Środki finansowe, żeby psycholog był, trzeba byłoby po pierwsze więcej psychologów, po drugie potem więcej pieniędzy, żeby nie zapłacić za to, żeby tam siedzieli. Takie zajęcia organizowały często organizacje pozarządowe, które nie są obecnie mile widziane w szkole. Do programu tego nie wprowadzą z powodu pierwszego, o którym już wspomniałam. Także jesteśmy w jakimś zaułku zupełnym, zaplątaniu. I ja jestem zszokowana tym, że w państwie, które ma dosyć sporo obywateli i nie jest najbiedniejszym państwem jednak na świecie, nie ma podstaw krytycznego myślenia w szkole, które pozwalałyby ludziom lepiej radzić sobie z dezinformacją. No ale tak jak powiedziałam, jest to zrozumiałe w sytuacji, kiedy rządzącym jest to na rękę. Jedyne co, powtarzam to ponownie, nie wiem, psychologicznie to my sobie nie pomożemy tak strasznie nawzajem. Wyedukować się w hejcie możemy, no nie wiem, możemy właśnie przyjść na takie spotkania, może trzeba by jakieś podcasty dla młodzieży robić, żeby poza szkołą mogły takie rzeczy znajdować. Jak ma na przykład jest taki kurs w Warszawie Dezinfo, który będzie, ostatnia część będzie w przyszły weekend. No, ten kurs już... Pamiętajcie, szkoła powinna uczyć, w szkole powinien być kurs krytycznego myślenia. Bo wiecie, to nie jest dokładnie ta rzecz, na którą powołują się wszyscy
racjonalni, że oni krytycznie myślą, że to jest logika. Nie. Nikt praktycznie tak nie mówi. Nikt praktycznie tak nie mówi, jeżeli powiecie cokolwiek, co odbiega od jakby mainstreamowej albo nawet konserwatywnej dyskusji, nie? Nie, nikt tak nie mówi. Wszystko jest. Nikt nie mówi, że wszystko jest nieracjonalne. Ale jestem pewien, że krytyczne myślenie zbawi świat. Po prostu wjedzie na białym koniu i nas zbawi. W ten sposób oczywiście, że jeszcze więcej ludzi będzie przekonanych, że się nauczyło tego, niezależnie od kompetencji nauczyciela, od zdolności kognitywnych osób uczących tego, od zdolności kognitywnych osób uczonych. Krytyczne myślenie, nie ostracyzm wobec osób, które stosują nienawiść. Nie ostracyzm wobec osób, które robią krzywdę. Nie, nie, nie. Krytyczne myślenie nas zbawi. Żeby trwa, więc, ale gdyby ktoś bardzo chciał jeszcze przyjść na przykład na to, żeby chociaż troszeczkę liznąć, jak najbardziej zapraszam, możecie się ze mną kontaktować. I to jest jedyne, jak możemy wam pomóc. Tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że my sami sobie musimy w tej sytuacji pomagać, uczyć, edukować, przekazywać jakieś informacje, bo nie jesteśmy w stanie liczyć na tych, którzy decydują o tym, jak szkoła wygląda i jak jest finansowana. To jest sytuacja dosyć dramatyczna. Nie chciałabym tak ciągle mówić o rządzących, ale decyzje zapadają tu właśnie i stąd idzie to tam. Więc my na dole tylko możemy zrobić tyle, ile możemy zrobić w ramach swoich własnych inicjatyw, swoich własnych pomysłów, ale po prostu musicie zrozumieć, że nikt wam nie przyjdzie z pomocą z góry w tym momencie. Jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Szkoła jest zniszczona w tym momencie, jakby systemowo. Dziękujemy. Kolejne pytanie, niebieska karteczka. Dzień dobry, nazywam się Mikołaj. Ja bardzo się cieszę właśnie, że pani temat rządzących i rządzących poruszyła, bo ja myślę, że hejt, że generalnie mowa nienawiść, dezinformacja, to są problemy nie tylko internetu, nie tylko jakichś środowisk, że tak powiem, szkolnych, tylko dyskursu publicznego, a ściśle politycznego od zawsze właściwie, jeśli popatrzymy na przykład na język, jakiego używano w debatach chociażby w II RP, czy chociażby na to, że dziadek z Wehrmachtu pomagał wygrywać wybory. Więc ja mam takie pytanie, jako że to bardzo mocno oddziałuje na przeciętnego wyborcę, właśnie odwoływanie się do jego emocji, gnębienie jego przeciwników. Czy można jakoś tego przeciętnego wyborcę, takiego Kowalskiego, który idzie do urny, czy można kogoś uświadomić, czy można ten hejt jakoś przezwyciężyć, umniejszyć jego moc w dyskusji publicznej czy w debacie politycznej? Bardzo dziękuję. Masz rację, bo to, o czym mówimy, to jest zjawisko czegoś szerszego, co się nazywa populizmem, czy jakby propaganda też nie jest niczym nowym. Niszczenie przeciwnika też nie jest niczym nowym. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która jest nas w stanie ustrzec przed czymś takim, jest krytyczne myślenie, nauka krytycznego myślenia. Krytycznego myślenia można się uczyć, są po prostu narzędzia do tego. My tego prawie nie mamy w szkołach. To się może pojawiać przy różnych przedmiotach, to się może pojawiać przy przedmiotach ścisłych i przy przedmiotach humanistycznych, więc to można by wprowadzać nie jako przedmiot, tylko po prostu jako część tego, co i tak macie. Ale tego właśnie jest mało, krytyczne myślenie, ponieważ w tym momencie społeczeństwo przy takiej polaryzacji, jakiej jest, nie ma szansy, żeby przyjść gdzieś kogoś uświadamiać, bo ktoś myśli tak, ponieważ po prostu się jakby zapisał mentalnie do partii A albo partii B. Tylko nauka krytycznego myślenia, ponieważ dorośli nie chodzą już do szkół, więc bardzo mała jest szansa, że się tego krytycznego myślenia nauczą. Wy jeszcze chodzicie do szkół, więc możecie z nauczycielami, którzy są sensowni, z którymi czujecie, że da się coś zrobić, porozmawiać o tym, że na przykład chcielibyście mieć jakąś lekcję o hejcie, więc... Wiecie, to jest jakby... To jest dla mnie o tyle zabawne, że jakby pukliśmy przez lata do your own research. Jakby doedukuj się. Jakby odrób lekcje, tak? I doprowadziło to tylko do gorszych rezultatów, bo albo są ludzie, którzy robią... Ha, tfu! Jak nie umiesz mi wytłumaczyć, to znaczy, że twoje pozycje są chujowe. Albo są ludzie, którzy mówią, że jak Midel w tej rozmowie z Stanowskim, że on wszystkie swoje badania sam przeprowadza. I ja nie wiem, która grupa jest w wypadku gorsza, bo obie właśnie przypisują sobie tą zdolność logicznego, krytycznego myślenia. Tymczasem to cała idea, że to rozwiązuje problem, zakłada istnienie jakichś takich, wiecie, aksjomatycznych, uniwersalnych prawd, które do których wszyscy muszą dotrzeć, jeżeli tylko wykonają pracę. A to niekoniecznie jest prawda. Jakby rzecz polega na tym, że zakładamy, że po wyjściu ze szkoły, po tym jak już skończymy tą edukację sformalizowaną, to już przestajemy się uczyć. To nie jest prawda. Ludzie uczą się całe życie.
W związku z czym całe życie trzeba ich uczyć o rzeczach, które są odzwierciedleniem zmieniającego się świata. No ale nie można tego zrobić mówiąc, no zacznij krytycznie myśleć, tylko biorąc się za jakby poszukiwanie najlepszych sposobów, żeby nowe koncepcje, idee możliwie najlepiej przedstawić światu, ludziom. Tymczasem krytyczne myślenie doprowadza dalej do takiego strasznego indywidualizmu, w którym nasz ilość naszego wolnego czasu, nasze zdolności kognitywne i środowiska, w jakich przebywamy, tak naprawdę definiują bardzo sztywno zresztą to, jak tego, jak faktycznie jesteśmy w stanie radzić sobie z lawiną informacji, jakie do nas lecą, nie? Zacznij krytycznie myśleć, brzmi jak wyłącz TV, wyłącz myślenie, czy rozum, logika, nie badania naukowe i statystyka. No. To jest dokładnie to 5%. Dokładnie to mam na myśli. Problem w tym, że ten pomysł ma sens. Nauka tego, jak rozpoznać sensowne źródła, na przykład, czym się różnią rzeczy, które wydają się sensowne od rzeczy, których sensowność potwierdzona. Tylko ona mówi to tak, że mnie włosy stają dęba na głowie. Ale Elej, ale musisz zwrócić uwagę na jedną rzecz. W kontekście tego, co ona mówi, i w kontekście tego, co ty do tego dodajesz, to zwróć uwagę na to, jak rozpoznać źródła, które są bardziej wiarygodne, są za paywallem. No i co ci to daje? W dobie internetu, jak już jesteśmy przebodźcowani na maksa, coraz powszechniejsze są problemy z atakami paniki i tak dalej. Jakbyśmy mieli jeszcze ciągle krytycznie myśleć, wszystko analizować dokładnie itd., to kurwa jak zgadzam się z tobą, Kotgruszka. Ja spotkałem gościa robiącego tak świetny research, że wiązał architekturę kościołów, 5G, chińską medycynę i genetykę w jednej wypowiedzi o tym, że jego zdaniem drgania serca decydują o tym, czy masz rękę, czy nie. What? Krytyczne myślenie boi mi, jak ja siebie nienawidzę. Daru, ale my cię uwielbiamy. Stay awesome. Nauczyciel może, powiedzmy, w większości przypadków nie będzie miał wielkiej wiedzy na ten temat, ale wy też możecie zdobyć taką wiedzę, poszukać gdzieś materiałów, poszukać jakichś, nie wiem, podcastów czy czegokolwiek i z nauczycielem przygotować taką lekcję. Ja pamiętam, że w latach 80. w szkole przygotowałam lekcję na przykład na temat... No, możecie poszukać materiałów i zrobić lekcję. Na przykład weźcie przykład z takiego, dajmy na to, Szymona Pękali. Weźmiecie jego materiał i zrobicie lekcję o tym, jak wszystkie rzeczy, które mówią pewne środowiska, są tak naprawdę kłamstwem i gównowarte i nie ma co się nimi przejmować, i wyłożycie do całej klasie i będzie super. Zrobicie swój research. Pisarzy, którzy w zasadzie nie istnieli w programach, ale mnie interesowali. I polonista była w zasadzie taką abnegatką, mimo te lekcje za bardzo nie interesowały. To mówię, dobra, Klementynko, to zrób sobie tam lekcję o czym chcesz. I ja prowadziłam lekcję za nią, często, żeby po prostu opowiedzieć o tym, co mnie interesowało, swoim kolegom z klasy, które to interesowało, tak powiedzmy, jak wszystko, czyli słabo. Ale mi to sprawiało ogromną przyjemność i tam ze dwie jeszcze inne osoby gdzieś tam coś tam łapały i o tym rozmawialiśmy. Więc proponuję wam taką aktywność. Nie liczcie tylko na nauczycieli. Spróbujcie sami też takie rzeczy znajdować. Co do krytycznego myślenia, mogę wam polecić organizacje, czy fundacje, czy jakieś szkoleniowców, którzy takie rzeczy robią. Kotgruszka, ale to jak ty go widzisz na modernie, to weź mu podrzucaj takie karteczki małe z napisem Ralindel ma rację. Tak wiesz, jak się odwróci czy coś. Tak, żeby za każdym razem, jak dobierze kartę, musiał spojrzeć na to i wiesz, koniec końców, nie! Czy coś. Możecie spróbować wymęczyć na jakichś zabraniach szkolnych albo po prostu rodziców na zabraniach dla rodziców to, żeby właśnie amazing, osoby, które taką wiedzę, były do szkoły zapraszane. Myślę, że to jest jedyny sposób, po prostu drążyć. Bo w systemie tego nie ma. Krytyczne myślenie jest jedynym, co nas jest w stanie uchronić. Jestem nadzieję, że tego w systemie nie ma, to znowu jest rolą dobrego nauczyciela, który myślę, że może tego uczyć, a przynajmniej na tym poziomie
jakimś takie podstawy metodologii nauk, czy jakiegoś takiego w ogóle tego odróżniania wiedzy naukowej od paranauki, tak? Czy to jest ten etap, na którym zaczyna się problem, tak? I później dużo łatwiej jest politykom straszyć, na przykład dochodzić do władzy. W 2015 roku nastąpiła wielka rewolucja w Polsce, kiedy zarówno prezydent, jak i ówczesna partia, która stworzyła rząd i wygrała wybory parlamentarne, w zasadzie zdobyli władzę dzięki lękowi, dzięki wzbudzeniu wielkiego lęku przed nieistniejącym zagrożeniem. Lęku przed imigrantami z państw Bliskiego Wschodu do Polski. Imigracja, która nigdy nie miała miejsca. Nigdy nie nastąpiła. Tak? I dzięki stworzeniu problemu, którego nie było, można było wygrać wybory. Jak można było wygrać wybory? Tylko w społeczeństwie, w którym ludzie generalnie się boją, bo mało wiedzą. Bo na przykład nie wiedzą o tym, jak wyglądają, jakie są konsekwencje imigracji, tak? Jakie są potencjały związane z tym, jakie są zagrożenia z tym związane i nie potrafią tego racjonalnie oceniać. W ten sposób można skoncentrować uwagę wyłącznie na zagrożeniach i w ten sposób wygrać wybory. To jest jeden z wielu przykładów. Znaczy to taki przykład. No chwilkę, no, ale to co, pominiemy rolę mediów w tym wszystkim? Będziemy udawać, że media nie odegrały dość kluczowej roli w tym? Zarówno wtedy, jak i później w 2019... w 2020 podczas wyborów prezydenckich, gdzie jakby cała kampania prezydencka obracała się wokół szczucia na LGBT i tego, że jakby atmosfera była taka, że nawet Trzaskowski, Trzaskowski, wielki kurwa sojusznik, zapomniał, jak się ten skrót wymawia. I nie mógł mu przejść przez gardło? No bo spoko, to jest jakby kwestia polityków, którzy wygrali na tym wybory. No jasne, no ale żeby oni wygrali na tym wybory, no to musimy porozmawiać o produkcji zgody. I gdzie jest ta rozmowa? Chyba, że zaraz mnie pan Kamil zaskoczy. Można podać na świecie wiele, głównie właśnie w niedouczonych społeczeństwach, jakie uważam na przykład amerykańskie społeczeństwo, które w ten sposób wybrało Donalda Trumpa. I to jest problem. Znaczy, zawsze ten problem gdzieś sprowadza się do złej edukacji w ostatecznym rozrachunku. Znaczy, do braku umiejętności krytycznego myślenia, ale też do braku oddzielania tego, oddzielania prawdy od fałszu, od pseudoprawdy, fake newsów i tak dalej. No i do tego dochodzi drugi problem, jakim jest polaryzacja polityczna. To znaczy takie bardzo mocne podzielenie się na dwa obozy. I ja się tego też trochę obawiam, ponieważ wtedy, kiedy stajemy się adwokatami naszego obozu, to również zapominamy, znaczy zatracamy możliwość decydowania o tym, czy ten ktoś, kto do nas mówi, ma czyste intencje i czy to, co on mówi, jest prawdziwe, czy też nie. Sam wielokrotnie się znalazłem w takich sytuacjach. Na przykład prowadziliśmy badania dotyczące teorii spiskowych wokół szczepień, znaczy antyszczepionkowych różnych teorii spiskowych, tylko kto w nie wierzy i dlaczego ludzie w ogóle boją się szczepień, tak? Znaczy, z czego to wynika psychologicznie. I wtedy zostałem zaproszony przez jednego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby podzielić się z jednym z pracujących tam urzędników, który miał zajmować się strategiami promowania szczepień w Polsce, żeby podzielić się swoją wiedzą. I znowu stanąłem przed takim wyborem. Czy ja mam pójść do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sytuacji, w której naprawdę uważam, że mamy do czynienia z władzą cyniczną, która faktycznie doszła do władzy właśnie w ten sposób, o którym tutaj mówiłem, i czy w ogóle z nimi należy współpracować? Pomyślałem sobie, że jako naukowiec powinienem, prawda? Znaczy, bo może się okazać, że akurat ten jeden urzędnik doprowadzi do tego, że ilość ludzi w Polsce będzie zdrowych, tak? Czy nie zachoruje na koronawirusa. I ta umiejętność poszukiwania czy jakiegoś racjonalnego oceniania wszystkich działań politycznych, to jest trudne, ale myślę, że do tego musimy się przygotować, znaczy do wyjścia poza te takie bardzo proste linie podziałów. I to oczywiście dla aktywizmu jest słabe, prawda? Bo aktywizm jest zwykle zbudowany na jakiejś tożsamości silnej, prawda? Na tych podziałach my oni. I im bardziej to rozmywamy, tym słabszy jest aktywizm. Więc to jest zawsze dylemat. Ale ja pewnie jako naukowiec będę musiał być po stronie tego, że nawet kosztem osłabienia potencjału aktywistycznego pewnie warto zawsze bardzo dokładnie analizować te wszystkie sprawy. Dzień dobry, ja mam na imię Ania i chciałam troszkę zboczyć z tematu szkoły i spytać się, jaka jest zdaniem Państwa rola mediów społecznościowych w hejcie? Dziękuję. To już chyba było, jest ogromna i podstawowa. Znaczy nie było takiego świata, jako starszy człowiek powiem, przed powstaniem Facebooków i innych portali, gdzie można było zacząć opluwać się za kamery i za właściwie ekranu, bez bycia widzianym przez osobę obrzucaną błotem. To po prostu bardzo ułatwiło psychologicznie ten cały proceder. Jest dużo łatwiej mówić o kimś niemiłe rzeczy, gdy się nie ma tego kogoś naprzeciwko siebie, a jeszcze łatwiej, kiedy się tej osoby tak naprawdę nie znam. Więc to jest bardzo powiązane i nie mówię, że nie było tak, że nikt nigdy nikogo nienawidził i nikt nigdy nikomu nie robił niczego złego wcześniej, oczywiście, że tak, ale poprzez te media to wszystko płynie, wypływa na szerszą wodę i jest dużo bardziej niebezpieczne po prostu, ma większą siłę rażenia. Panie profesorze, czy chciałbyś coś dodać? Nie, znaczy
wszystko to, co mówiliśmy tutaj, jest chyba potwierdzeniem tego, że w dużej mierze to właśnie media społecznościowe są tutaj za to odpowiedzialne, również za na przykład teorie spiskowe. To faktycznie jest tak, że im więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, tym większa jest nasza podatność na teorie spiskowe. I szczególnie to dotyczy, pokazują takie niedawne badania badaczy z Colorado State, ludzi właśnie, którzy mają słabą umiejętność analitycznego myślenia. To znaczy, jeżeli rzeczywiście nie wykształcono nas tego analitycznego myślenia, to wtedy im więcej konsumujemy treści z mediów społecznościowych, tym bardziej popadamy w różne spiskowe teorie na temat świata. To rzeczywiście rozszerzanie się wszystkich fake newsów i tak dalej, to media społecznościowe za tym stoją. Kolejne pytanie, tam różowa karteczka. Dziękuję za głos. Ja mam takie bardziej pytanie. Zaraz spróbuję to się wszystko wyjaśnić. W 2015 roku, jak wiemy, kto przyjął władzę i od tego momentu zaczęło się tak naprawdę szczujnia u nadawcy publicznego TVP. Czy da się jakkolwiek temu zapobiec tak, na zasadzie programowej w zakresie ustawy? Bo no, jednak ta szczujnia u telewizji polskiej przekłada się też na taki, czy tak powiem, chory fanatyzm u niektórych obywateli, który przekłada się na hejt, ale czasami też w skrajnych przypadkach może się na przemoc fizyczną. Czy dałoby się temu jakkolwiek zapobiec, bądź coś w tym stylu? Dziękuję bardzo. Ja bym powiem, że bardzo fascynuje mnie to, że do tej pory tak naprawdę ani razu nie padło hasło, że jak traktuje się osoby LGBTQ. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że mówią o hejcie, tak jakby o queerowości, która no mimo wszystko leży w bardzo głęboko w jakby sercu debaty o hejcie, cisza. A jeśli miałbyś dzieci, to czy czytałbyś ich podręczniki? A myślę, że czytać od deski do deski to bym nie czytał, ale przekartkować bym pewnie chciał. Ale jak Elej Trisłady napisała, że ktoś tu nie wie, gdzie telewizja publiczna. No właśnie, nie? Pomijając kwestię misyjną, to jeszcze pamiętajmy, że istnieje KRRIT. Tak? I to ona ma regulować złe zachowania, a to czy to robi? Tak, ja myślę, że telewizja publiczna powinna być publiczna i to niestety nie ma tutaj polityków wśród nas, bo myślę, że żaden z polityków nie zgodzi się na to, żeby odebrać sobie to wspaniałe forum, które można wykorzystać, kiedy już wygramy wybory i wtedy my to będziemy, prawda, zapełniać eter swoimi treściami i będziemy może w mniej radykalny i mniej brutalny sposób opluwać swoich oponentów, ale nadal używać tego medium. Wyobrażam sobie, mam taką nadzieję, że kiedy zakończy się władza obecnego układu politycznego, to uda się stworzyć zupełnie inną formę mediów publicznych. W badaniach niemieckich na przykład, gdzie badano konsumpcję telewizji publicznej i kanałów prywatnych. Tak? Jeżeli ci z Was, którzy czasami oglądają telewizję niemiecką, to wiedzą, że tam są takie kanały jak ARD, ZDF, które są kanałami publicznymi i kanały prywatne, jak Zadańcy na przykład. Tak? No i te kanały telewizji publicznej, jak sobie my Polacy na przykład oglądamy programy informacyjne, to one są nudne jak flaki z olejem. Znaczy tego się nie da oglądać, bo my już się odzwyczailiśmy od tego, że taki kanał jest rzeczywiście informacyjny. Jesteśmy, po prostu dostajemy tyle tych sterydów, które nam dają, tak, tych emocjonalnych, nasza telewizja jest tak nasterydowana emocjami, że my już w ogóle zapomnieliśmy o tym, że może być normalny kanał informacyjny. I tutaj Wolfgang Flinter jakiś czas temu na Uniwersytecie w Wieniu prowadził takie podłużne badania, gdzie sprawdzał, jak ludzie właśnie używają, znaczy jak oglądają właśnie telewizję. I potem mierzył islamofobię, tak, lęk przed islamem, lęk przed imigrantami muzułmańskimi. Zauważył, że im więcej ktoś ogląda tych mediów prywatnych, telewizji prywatnej, która jest właśnie komercyjna, nastawiona na emocje i tak dalej, tym wyższy poziom islamofobii potem u tej osoby. Także to z czasem po prostu przyrasta właśnie u tych osób, u których wzrasta konsumpcja tego rodzaju mediów. Natomiast z mediami publicznymi jest tak, że jeżeli ktoś coraz więcej ogląda mediów publicznych, to wcale ta islamofobia nie wzrasta. Tak? Znaczy on racjonalnie będzie podchodził do tego, że mamy wzrastającą falę migrantów, tak? No to w ogóle co to za fala? No po prostu jakaś grupa migrantów nas trafia. Musimy zastanowić się, jak ich sensownie włączyć do naszego społeczeństwa, jak wykorzystać ich potencjał i jak się uchronić przed potencjalnymi zagrożeniami. Tak? Ale to wymaga racjonalnego podejścia do sprawy i dobra telewizja publiczna powinna właśnie takie zadanie pełnić. No. Ale żeby ona taka była, to musi być w rękach społeczeństwa, musi być pod nadzorem naukowców, pod nadzorem jakichś autorytetów społecznych, które są poza podziałem politycznym. Pani Karantyna? No to jest tak jak ze szkołą. W tym momencie wszystko, co jest na papierze, zostaje na papierze, nawet jeśli są jakieś narzędzia kontrolne ponad tą telewizją, to one nie mają żadnego znaczenia, no bo rządzą ludzie, którzy słowo prawo mają w swojej nazwie partii używane raczej jako kpinę niż jakiś wyraz szacunku. Więc taka jest w tym momencie rzeczywistość. Ja opowiem wam śmieszną rzecz, że
Moja mama, mieszkająca na prowincji, ogląda głównie media publiczne i ona bardzo często kłóci się ze mną, że rzeczywistość nie wygląda tak, jak wygląda, tylko że wygląda tak, jak w telewizji właśnie. Zwłaszcza w momentach jest to śmieszne, kiedy to dotyczy mnie osobiście, albo jakby osób, które znam, rzeczy, zjawisk, wydarzeń, które znam, w których uczestniczyłam. I ja jej opowiadam, że mama, ale to nie jest prawda, bo było tak i tak, przecież byłam tam, widziałam. Nie, 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 bo ja w telewizji widziałam lepiej. No i po to im służy ta telewizja właśnie, po to im służy przejmowanie, więc... To jest tak jak ze szkołą, tak jak mówiłam, po prostu nic nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić, ponieważ nawet jak są jakieś systemy kontrolne, one nie są respektowane. Także można by stworzyć super system. Jesteśmy w stanie zrobić. To, co jesteśmy w stanie zrobić, nazywa się strajk generalny. I jeżeli mamy tyle problemów szeroko w systemie, no to jakby trzeba je zaatakować wszystkie naraz. Trzeba zaatakować system. No, tak tego. Który by powodował, że taka telewizja rzeczywiście służyłaby społeczeństwu, ale ponownie jest to nierealne w tym momencie. Straszny pesymist dzisiaj, przepraszam. Mimo to, że jest trochę pesymistycznie, to może dodajmy optymizmu. Tutaj koleżanka... Przede wszystkim to nie masz nic do powiedzenia i to jest najgorsza część tego wszystkiego, szanowna pani Klementynko. Żywą karteczką. Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Wołowiec i chciałabym zapytać o taką kwestię, którą wcześniej poruszył pan Bilewicz, a propos wykształcenia i czy status materialny ma wpływ na to, kto się staje potencjalnym hejterem w późniejszym życiu, czy to nie ma znaczenia? Nie wiem. Nie wiem tego i nie mam żadnych... Znaczy myślę, że moglibyśmy poszukać jakichś danych, na których można by to sprawdzić, ale, ale też mam mało danych tak naprawdę o ofiarach. Kto się staje hejterem, czy staje się ofiarą hejtu? Kto staje się hejterem, kto jakby zadaje to cierpienie innym. A, tutaj o tym troszeczkę mamy więcej wiedzy i tu rzeczywiście tak jest, że są pewne związki tego z czymś, co nazywamy poczuciem relatywnej deprywacji, czyli nawet nie tylko statusem materialnym, ale takim poczuciem, że moja sytuacja jest gorsza niż mojego otoczenia i że moja sytuacja się pogarsza w stosunku do tego, jak było wcześniej. Ostatnio też jest sporo takich badań, robiliśmy w kontekście teorii spiskowych. Znaczy, w teorii spiskowej często właśnie wierzą ludzie, którym kiedyś było dobrze i którym teraz jest gorzej. Znaczy, to jest ewidentnie taki efekt pogarszającej się sytuacji i którzy uważają, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej. I to jest taka, powiedziałbym, gleba dla... Ale do tego oczywiście dochodzi, na przykład jak popatrzymy w skali całego globu i robiliśmy takie badania porównawcze w różnych państwach, gdzie sprawdzaliśmy, w jaki sposób bogactwo, PKB po prostu, to rzeczywiście PKB ma kolosalny wpływ na teorie spiskowe. Teorie spiskowe jest więcej w krajach niż PKB. Tak? Co oczywiście nie znaczy, że w sumie całkiem zamożnej Ameryce zwolennicy teorii spiskowych nie są... Ale chwila. Korelowanie tego z PKB nie identyfikuje jakby statusu materialnego osób odpowiedzialnych za hejt. Mało tego, może wykrzywiać cały obraz. Bo pytanie, wiecie, zobaczcie w ogóle jak dziwnie prowadzona jest ta dyskusja, że rozmawiamy o tym tak, jakby hejt brał się, jakby hejt powstawał oddolnie. I nawet jeżeli zawracamy do tego, że bo telewizja promuje hejt, to w ogóle oni nie rysują związku przyczynowo-skutkowego. Oni nie mówią o tym, że jak Kaziu siedzi i klepie jakieś nienawistne rzeczy na LGBT, czy na imigrantów, czy na kobiety, czy na cokolwiek innego, to on bardzo rzadko robi to z powietrza. Trzeba stworzyć mu całe środowisko, w którym ta jego nienawiść będzie się jakby rozwijała, tak? Jeżeli patrzymy na kontrowersyjne sytuacje, no to patrząc na samego Twittera, mówimy o skokach botów promujących konkretne hashtagi, tak? Które, pod którymi jakby prezentują często dokładnie te same, toczka w toczkę powtarzane miliony razy, wiecie, hasła ze 150 tysięcy kont. Nie powiecie mi, że osoba jakby w stanie skrajnego ubóstwa, która potem powtarza te nienawistne rzeczy, jest osobą, która jest źródłem tego hejtu. Ona jest wykorzystywana potem jako mechanizm nakręcania go. Ale hejt nie wywodzi się od niej. A oni tutaj się zachowują, jakby w ogóle nie istniała żadna relacja. Oni przedstawiają te rzeczy tak, jakby każda jedna osoba, która nienawidzi, była samodzielnie za tą nienawiść odpowiedzialna. Bardzo mi się to nie podoba.
w stanie przejąć kapitolu. Okej, to kolejne pytanie, tam niebieska karteczka, z tyłu. Dzień dobry, Marcelina, uczennica pierwszej klasy liceum. Nasze pokolenie żyje w erze mediów społecznościowych. Tak naprawdę no to wszyscy jesteśmy online. Przez różne aplikacje, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i inne aplikacje tego typu. Aż 40% osób, młodzieży w wieku od 14 do 17 roku życia było kiedyś w swoim życiu dotkniętym hejtem. A ta liczba z każdym dniem tak naprawdę rośnie. Już niedługo będzie to co druga osoba. Co druga osoba dookoła nas kiedyś w swoim życiu była lub będzie dotknięta falą hejtu. To jest spowodowane dyskryminacją lub brakiem akceptacji w społeczeństwie. A to prowadzi w większości do depresji i częstych wizyt i regularnych u psychologa. Zamiast odłączać się od mediów społecznościowych i tak naprawdę z całą tą wiedzą i wszystkiego i omijania wszystkiego, czego rzucają nasi koledzy i koleżanki, co potem kolejnego dnia na temat czego prowadzimy dyskusję w szkole. Dlaczego zamiast uciekać przed problemem, nie staniemy na wysokości zadania i nie pokażemy, że jesteśmy w stanie przejść przez to, bo to tak naprawdę, jak będziemy od tego uciekać i wyjdziemy z tych wszystkich mediów społecznościowych, to tak naprawdę jest jedno kółko, które się tak naprawdę ciągle kończy tym samym i może doprowadzić do syndromów takich jak FOMO, czyli fear of missing out, tak, że coś nas ominie. Więc co możemy zrobić, żeby nauczyć młodzież, naszych rówieśników dyskusji, która jest dyskusją, a nie hejtem, feedbacku, który jest feedbackiem, a nie hejtem. Dziękuję. Ja myślę, mam nadzieję, że szkoła będzie tego uczyć. Jest ten problem, bo zwykle wy jesteście w innych mediach społecznościowych niż właśnie nauczyciele. Tak? W momencie, kiedy właśnie nauczyciele się pojawią, zaczną używać tych mediów, które wy teraz używacie, to wy będziecie używać już innych. Tak? Więc zawsze jest jakiś rodzaj takiego rozejścia się międzypokoleniowego, który tutaj trochę utrudnia gdzieś przekazywanie jakichś dobrych praktyk i tak dalej. A nie jest tak, trochę o tym mówiła Klementyna, że nie jest tak, że właśnie nasze zasady kultury, grzeczności z naszych normalnych konwersacji przekładają się na nasze zachowania w internecie. I sam znam na przykład takiego bardzo kulturalnego człowieka, który jednocześnie wiem, że jest zwolennikiem obecnej partii rządzącej i jednocześnie jakby śledzę go na Twitterze i jego poziom agresji na Twitterze jest niebywały, tak? I on jest, ale przez to, że my się znamy jakby spoza Twitterem, to na przykład nasze kontakty na Twitterze są bardzo grzeczne, ale wiem, że jego kontakty z nikim innym na Twitterze takie grzeczne nie są i to jest problem. Znaczy to ja powiem wam, że od chyba już 5 czy 6 lat ja po cichu czekam na pokolenie jakichś nowych luddystów, jakieś kurczę takie pokolenie jak pokolenie 68 roku, które całkowicie zakwestionuje świat, który dotąd istniał, tak? Czyli powiedzą, w ogóle rzucamy wszystkie te media społecznościowe, przestajemy używać komputera. To brzmi niemożliwie, ale czasami pojawia się takie pokolenie, które zrobi coś niemożliwego i potem nagle się okazuje, że my wszyscy możemy bez tego wszystkiego żyć, tak? I wszystko się zmieni. No, pokolenie 68 może nie doprowadziło do tak wielkiej zmiany, jaką obiecywało, ale obiecywało dużo. No i może znowu jakieś takie pokolenie przyjdzie, które przynajmniej na tym wymiarze wyzwoli nas z... Może, to znaczy co, że może przyjdzie pokolenie, które dużo obieca? Co to jest za bullshit? To już jest w ogóle... No, ja bym chciała, żeby przyszło takie pokolenie, jak to pokolenie, które powiedziało, że dużo zrobi i nie zrobiło dużo, i wtedy będzie super. Mam nadzieję, że po prostu, wiecie, ktoś weźmie się i zrobi za mnie, bo ja mogę tylko mieć nadzieję i mogę mieć tutaj słowa. To jest zupełnie tak jakby... I widzicie, i znowu, kwestia ostracyzmu, kwestia wykluczania ludzi, którzy mówią w pewien sposób, w ogóle się nie pojawia. To w ogóle nie jest na horyzoncie ich perspektyw. Niech szkoła zrobi i niech przyjdzie jakieś pokolenie, które zmieni swoje nastawienie. Niech się zadzieje. Czary i magia. Hokus pokus. Czary mary. Twoja stara to twój stary. I w ten sposób wszyscy będą trans i nikt nie będzie nienawidził. Tych okopów mediów społecznościowych, które niszczą bardzo wiele. Znaczy, nie tylko niszczą poziom debaty publicznej, ale mają wiele destrukcyjnych efektów w naszym funkcjonowaniu. To ja dodam jedną rzecz. Mówimy cały czas o tej destrukcyjnej mocy hejtu. Mówiłam już o tym, że można zdobyć dystans do tego. Struktura hejtu jest bardzo schematyczna tak naprawdę. Gdy przyjrzeć się temu, tak, kiedy nas to nie dotyczy i spojrzymy na ten hejt z zewnątrz, to jesteśmy w stanie zauważyć po prostu powtarzające się motywy. Widzimy, na czym to gra, widzimy kompleksy tej osoby, która to robi i tak dalej. I w momencie, dla mnie jest to bardzo pomocne, w momencie, kiedy widzę ten schemat, rozpoznaję ten schemat, wiem, że jest to pewien mechanizm, to mi to pozwala się tym bawić i w pewnym sensie wyśmiewać to i śmiać się po prostu z tego. Mnie w tym momencie hejt śmieszy bardziej niż przeraża.
Mówię szczerze, przeglądam zajebiście, czasami to dla rozrywki. Po prostu czasami jest to dla mnie rozrywka. Myślę sobie, a dobra, no to sobie zobaczyć, co tam się dzieje. Ostatnio na przykład od kilku dni nie byłam za bardzo obecna na Twitterze, to są takie dni, że się nie jest i potem nagle, a wejdę sobie zobaczyć, co tam znowu powymyślali. I oczywiście, że wymyślają wtedy, kiedy ja jestem bardziej aktywna niż kiedy nie jestem aktywna, ale można sobie u innych pooglądać. I w momencie, kiedy rozpracujemy schemat, kiedy poczujecie, że a... Jakościowo ta gadka senacka jest dramatycznie gorsza od poprzednich. Jest dramat i uważam, że to jest w 100% wina gości. Jakby to jest w 100% wina tego, kogo oni tam posadzili. Ponieważ Bilewicz zapytany o to, co, czy na przykład są jakieś dane demograficzne dotyczące tego, kto upowszechnia hejt, kto częściej hejtuje, mówi, no nie mamy takich badań. Ale chwila, kurwa, typie, jesteś uber, turbo, ultra profesorem zajmującym się hejtem. To kto ma to wiedzieć, jak nie ty? Kto się zajmuje tym researchem? Jeżeli on tego nie wie, kto ma to wiedzieć? Ale nie, bota sobie zrobili i bot zrobił dobre rzeczy, więc teraz wy naśladujcie bota. Bądźcie jak bot. Jak dojedziemy do tej przerwy, którą zrobili, to skończymy oglądanie tego, bo ja nie wierzę, że oni cokolwiek jeszcze mądrego powiedzą, a nie chce mi się potem czekać jeszcze, nie wiem, z... Ewentualnie zobaczymy te osoby występujące na końcu. Może trafi się kolejna Ania Maziarska, która będzie miała do powiedzenia coś mądrego do odmiany. A, tutaj jest taki wzór, tu jest taki wzór. Tych wzorów jest kilka i one są totalnie powtarzalne. To poprzez dystans do tego zjawiska można się nim naprawdę świetnie bawić. Robi sobie z tego powodu żarty. Teraz wracając ponownie, jakby zapętlając tą historię, od której zaczęłam mojej córki, my się teraz bawimy tym hejtem. Ona mi na przykład czasami przysyła coś, zobacz, nie? Ja sobie patrzę, ja jej też coś przysyłam, śmiesznego, co widziałam hejtowego. Chciałam tylko dodać, że ciągle tutaj mówimy o tym, jak media społecznościowe są właśnie dyskrecyjne i jak źle wpływają na nasze życie, ale z drugiej strony, ile one też wnoszą i ile możemy z nich wyciągnąć. No na przykład, przykładem, przez który większość z nas przeszła, o gadce dowiedzieliśmy się też z mediów społecznościowych. Jesteśmy tutaj i rozwijamy się dzięki temu, że zobaczyliśmy, że jest taka inicjatywa. Wiele fundacji, wiele programów, z których możemy coś wyciągnąć. Hejt zawsze jest i będzie, ale w jaki sposób możemy nauczyć to nasze pokolenie, zamiast po prostu nagle zlikwidować komputery, a świat nadal będzie szedł do przodu, jak możemy nauczyć nas dobrego takiej postawy, a nie po prostu... Oh, honey. Jakby, sorry, ale ja wiem, że to jest dla ciebie trudne do ogarnięcia, ale da się promować eventy na stronach, na stronach, które nie są Facebookiem, nie? I to było okej. Okay. Ogólnie media społecznościowe w obecnej formie mają głównie wady i prawie żadnych zalet, więc nie marnujmy czasu na gloryfikowanie ich. Tylko media społecznościowe są wyniszczające. Ja z mediów społecznościowych do śledztw też bardzo dużo korzystam. Bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć o ludziach stamtąd przecież. Ale wychodzenie z tych mediów w sensie takiego zażartego uczestnika, który jest uzależniony już od tego, żeby tam być, żeby pokazywać siebie, żeby jakby embalować tym czy tamtym, co się u mnie w życiu wydarzyło, to jest niezdrowe. I kiedy ja mówię o wychodzeniu czy wyłączaniu takiego Instagrama, to... No, więc jakby zmądrzejcie i przestańcie szukać afirmacji w internecie, kiedy nie możecie jej znaleźć w prawdziwym życiu. Wiecie, po prostu przestańcie. Przestańcie myśleć tak, jak myślicie, zacznijcie myśleć inaczej i wtedy pośmiejcie się trochę z własnego hejtu i wszystko będzie supi. Supi dupi, dup, dup, dup. Jesus Christ, ale ona jest odklejona. Mam to na myśli. Nie, żeby zupełnie zniknąć, bo rzeczywiście wielu rzeczy nie będziemy widzieli, będziemy wykluczeni. Ja na przykład nie mając Facebooka, nie wiem o wielu rzeczach w tym momencie. Czasami jakieś koncerty, jakieś wydarzenia w mieście. No, na przykład jak nie deadnameować ludzi, nie wiesz. Słuchajcie, sorry, ale wkurwia mnie to strasznie. Jakim cudem gadka senacka, która miała miejsce 3 czerwca, w ogóle nie porusza tematu queerowości? Co to mówi o organizatorach? Ja naprawdę po prostu często dużo rzeczy nie wiem, co się dzieje. Jeżeli w jakiejś niewiedzy dowiaduję się potem gdzieś od znajomych i mnie pytałem, jak to nie, że nie wiedziałaś. No nie wiedziałam. Okej, dziękujemy. I teraz tam pomarańczowa karteczka.
Okej. Okay. No to tutaj chciałbym tak spolemizować tutaj z tezą ustawioną przez pana profesora Bilewicza. Jakoby na przykład wybory w 2019 roku opierały się głównie, wybory wyborców, opierały się głównie na emocjach, na propagandzie i tak dalej. I to się powołuje na raport tam Fundacji Dialogu o politycznym cynizmie Polaków, który właśnie obala to, że jakkolwiek polscy wyborcy działają za pomocą emocji, za pomocą propagandy, czy za pomocą czynników nieracjonalnych. Przede wszystkim się opierają na własnym interesie, mówię o takim interesie ekonomicznym. I może tutaj zacytuję skrót tego raportu z artykułu krytyki politycznej. Polscy wyborcy traktują polityków cynicznie. Dobrze widzą ich wady i patologiczne zachowania, ale godzą się na nie, jeśli tylko popierane przez nich partia zaspokaja ich dążenia lub interesy. PiS, kiedy stawia opór wielkomiejskiej, grodzącej społeczeństwie elicie, względnie gwarantuje hojne transfery socjalne. PO, kiedy nie przynosi wtedy Europie, dba o wzrost gospodarczy i wolności demokratyczne. No i jakby to jest takie moja opozycja wobec tego, co tutaj państwo głoszą. Dziękuję. To jest ten sam ziomek, który wcześniej mówił o znaczeniu erystyki. Muszę powiedzieć, że mam szacunek. Co prawda uważam, że wyciągnął w tej chwili złe wnioski, ponieważ to, co on powiedział, tak naprawdę nie stoi w sprzeczności z kwestią tego, że ta kampania była rozbijała się o szczujnie, ale uważam, że chłopak robi dobrą robotę, próbując kontestować to, co słyszy i próbując szukać źródeł, które jakby poprą jego pozycję. To jest bardzo interesujące. Uważam, że takich ludzi warto docenić. To bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że pojawiają się też głosy opozycyjne. Czy państwo chcieli się odnieść? Chętnie bym się do tego odniósł, bo twierdzenie, że tutaj wyborcy kierują się wyłącznie własnym interesem, jest chyba nie do końca trafne. Znaczy, jak sobie popatrzymy na to, co było faktycznym, na przykład jakbyśmy takie modele miały wyjaśnić w 2015 roku gotowość do głosowania na PiS wśród najmłodszych wyborców, to tamte takie kwestie ekonomiczne czy takie kwestie jakiegoś interesu nie odgrywały dużej roli, znaczy, a bardzo dużą rolę odgrywał faktyczny lęk przed imigracją. W 2019 roku, czy było jakoś znacząco inaczej, też nie wiem. Znaczy, oczywiście, że były programy socjalne, które oferowało Prawo i Sprawiedliwość, ale no, mieliście te same programy socjalne, oferowała też Lewica. Tak? I pytanie o to, czy ktoś mający taki interes zagłosuje na jedną czy drugą formację, nie jest pytaniem wyłącznie o realizację interesów. Nie, jest też pytaniem o obecność w mediach i o rozmiar platformy, co znowu nie ma nic wspólnego z hejtem. Ja się bardzo boję tego, co Bilewicz teraz powie, ale boję się, że on zaraz wdepnie na minę. Tylko również o realizację pewnych symbolicznych wartości, tak? które na dużym stopniu determinują głosowanie w Polsce. No i pewnej plemienności też, czy takiej, tak jak mówiłem o polaryzacji politycznej, no to ona doprowadza do tego, że bardzo często popieramy nawet polityków, którzy nie do końca realizują nasz interes, byle tylko dokopać tym, których nie lubimy. No i to jest, wydaje mi się, że to jest trochę bardziej złożone. Nie wiem do końca, o jakim artykule w krytyce politycznej konkretnie pan mówił, ale to jest pewnie ciekawa teza, ale wydaje mi się, że ona nie ma za dużego poparcia w faktach, jak popatrzymy na faktyczne kompozycje elektoratów. Ja pamiętam wybory w Stanach w 2016 roku i takie podsumowania, które później się okazywały, które mnie dosyć szokowały, bo tam bardzo duży procent, się nie pamiętam, ale to był bardzo duży procent, nie taki 5-15 kobiet głosowało na Trumpa w momencie, kiedy były ogromne skandale wokół jego, że tak powiem, strony obyczajowej życia i to pamiętam, że było dla mnie szokujące. Czyli one jakby głosowały wbrew swoim własnym interesom, ale głosowały na niego. Znaczy kobiety głosujące w Polsce na partii, które zaostrzają ustawę antyaborcyjną. To jest przykład. No i co... Jakim cudem oni w tym momencie powiedzieli coś takiego i w ogóle nie dostarczyli? Czy oni naprawdę nic o tym nie powiedzą? Dobrze, dziękuję za ten głos. To naprawdę może być momentami zaskakujące, że takie wybory się dzieją. Niemniej jednak na pewno ma to swoje podłoże. Weronika? Dobrze, przepraszam. Oddajemy w takim razie głos koleżance w lewej z różową karteczką. No to jeszcze powtórzę, że mam na imię Juliana i mam takie pytanie. Dobra, zacznę od tego, że na przykład nigdy nie doświadczyłam takiego hejtu klasycznego, czyli kiedy dochodzi do takiej konfrontacji, ktoś mówi, że no ty jesteś taka, siaka i owaka, tylko spotkałam się z hejtem takim innym, czyli jak właśnie tutaj kilka osób powiedziało, że zostałam wykluczona całkowicie i zostałam zignorowana, nikt do mnie się nie odzywał na przykład, albo jak mówiłam cześć, to no nikt się nie odzywał, udawali, że mnie nie ma. I to jest taki hejt właśnie, no pytałam się swoich przyjaciół i doświadczają tego o wiele więcej niż takiego hejtu klasycznego. I moje pytanie brzmi, czy taki hejt jest
w jakim stopniu gorszy albo lepszy od tego klasycznego i w jaki sposób też możemy z nim walczyć, ponieważ ja na przykład uważam, że wolałabym się spotkać z takimi zarzutami w moją stronę, niż kiedy nie wiem tak naprawdę, dlaczego jestem ignorowana, dlaczego nie wiem, kto tak naprawdę jest tą osobą, która mi coś zarzuca i czuję się zagrożona, ponieważ nie należę do jakiejś grupy i takim podstawową potrzebą człowieka jest takie uczucie, że się należy do kogoś, że jest się częścią jakiejś grupy. Tak, w ogóle ostracyzm jest najgorszym, co może człowieka spotkać. To jest strasznie, poziom dyskomfortu, jaki powoduje ostracyzm, jest... To jest takie porównywalne z myślami o śmierci na przykład. To jest rzeczywiście, jesteśmy jako ludzie zaprogramowani do tego, żeby być w grupie, w społeczności i wtedy, kiedy ktoś nas wyłącza z tego, to w eksperymentach, to nawet w takich psychologicznych się stosuje taką technikę, w której badani grają w taką grę z piłką i po prostu się przez jakiś czas robi tak, że ta piłka nie trafia do tego badanego. I to wydaje się, że to jest takie banalne, ale okazuje się, że taka gra jest w stanie doprowadzić do ogromnego dyskomfortu, który się przełoży na szereg różnych zachowań tej osoby, która jest ostracyzowana, takich problemowych. Więc to jest oczywiście też niestety amplifikowane jakoś przez media społecznościowe. Bardzo często różnego rodzaju nagonki tego typu, albo wykluczenia są, i moim zdaniem to występuje po różnych stronach sceny, jakby u osób po prostu różnym światopoglądzie, ale taki mechanizm wyłączania kogoś, czy ostracyzowania, odnoszę wrażenie, że tego jest teraz coraz więcej. Znaczy, to się zwiększa z czasem, wraz z tym, jak więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, w których właśnie to, że o, popatrzcie, on napisał coś takiego, ujawniamy, że on coś takiego napisał, albo ujawniamy, że on coś takiego powiedział, albo ujawniamy, że ona zachowała się w ten sposób i teraz nie dając prawa do obrony, my często taką osobę całkowicie wykluczamy. I to jest mechanizm, który wydaje mi się być bardzo niebezpieczny i on, nie nazwę tego hejtem, bo hejt jest wyartykułowany, ale to jest coś, co pewnie w takiej rzeczywistości, nie wiem, rówieśniczej, szkolnej, nie? To może być bardzo, bardzo bolesne. A nie powie o tym, że ten ostracyzm może być wykorzystywany jako siła pozytywna, jeżeli wyobcujemy ludzi, którzy właśnie stosują hejt. Jeżeli zaznaczymy, że sorry, ale pewne narracje nie są akceptowalne w naszym dyskursie. Jeżeli nie damy, nie wiem, Brownowi prawa wypowiadania się w mediach, to jeżeli po tym, co wyczyniał, czy Korwinowi. I bardzo dotkliwe, wtedy, kiedy jest niewypowiedziane. Wszyscy coś wiedzą, a ja tego nie wiem, ja tylko jestem wykluczony. Czy pani Klementyna chciała się odnieść? Nie, właśnie byłam ciekawa, czy Michał dojdzie do tego, czy wykluczenie, hej, to jest to samo. I w zasadzie już to powiedziałaś, bo na moje wyczucie to nie są te same rzeczy. Wykluczenie jest jeszcze inny mechanizm. To jest właśnie niemówienie, podczas gdy hejt jest właśnie mówienie. Ale jest to tak samo nieprzyjemne zjawisko, tylko że chyba powinniśmy to rozdzielić, że wszystkie rzeczy, które w szkole nam się wydarzają, to nie wszystko to jest tym hejtem. Ta definicja hejtu ma jakieś swoje granice. I wydaje mi się, że takie, to, co, o czym powiedziałaś, to nie jest hejtem. To jest innym jeszcze zjawiskiem, które towarzyszy nam, owszem, ale nie jest dokładnie tym. Okej, zielona karteczka? To skoro już jesteśmy przy temacie właśnie, że mamy też inne mechanizmy niż hejt, no to ja chciałam się zapytać, jak rozpoznać, że coś już nie jest tylko opinią czy konstruktywną krytyką, a hejtem? I powinniśmy na niego zareagować. Wydaje mi się, że jakoś to się już przewijało tutaj. Ja to poznaję, nie wiem, czy to jest definicja taka uniwersalna, ale ja to rozpoznaję w ten sposób, że hejt jest zupełnie niemerytoryczny. Ja jestem bardzo otwarta na merytoryczne rozmowy, no bo jest dużo ciekawych rzeczy. Jeśli na przykład mówię o swoim zakresie, każdy ma swój. I jeśli ktoś nawet nie zna tego tematu, a chce poznać, może zadał błędne pytanie, ale wykazuje tą postawę jakiegoś zainteresowania, a nie tylko próbowania zjechania w dół, mnie osobiście, nie nawet tematu, tylko po prostu mnie osobiście, no to już jest dla mnie oznaka, że to nie idzie w ogóle w merytorykę, tylko idzie w personalny atak, który przeważnie jest już prowadzony w sposób nawet nie taki, nie posłuchaj, bo ja cię nie lubię, nie jesteś fajna i w związku z tym się z tobą nie zgadzam i to jeszcze bym akceptowała, jest okej, tylko to już idzie po prostu tak bardzo po bandzie, no, taki z całym z tym arsenałem wyrażeń, które często są niepartykularne. Pamiętajcie, jak rozpoznać hejt, jeżeli idzie po bandzie, to jest zły. To jest, ona, Jezus Maria, ona ma charyzmę martwego dorsza, no. Myślę, że to jest dosyć wyraźne, takie, że opinia, uważam inaczej, to jest okej, natomiast jesteś dziką suką, to już nie jest okej i spadaj do Moskwy, to też nie jest już okej. Wiadomo, oczywiście. Panie profesorze, jakoś chcieliby się odnieść państwo? Znaczy, tak, hejt ma w sobie intencję poniżenia adwersarza, tak? To jest myślę, to, co odróżnia go od jakiejś innej artykulacji niezgody. Oczywiście są różnice kulturowe. Znaczy, są takie kraje, w których w zasadzie nie wypada się tak bezpośrednio nie zgodzić. Ja się zawsze bardzo dziwnie czuję w krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby wyrażenie niezgody jest zwykle artykułowane jako taki umiarkowany entuzjazm, tak? Znaczy, to bardzo ciekawe. I tak nie wiadomo do końca, o co chodzi. W Polsce jesteśmy ogólnie tacy bardziej szorstcy w swoich relacjach ze sobą i jak coś nam się nie
nie podoba, to zwykle dosyć otwarcie o tym mówimy. I to akurat jest pewną wartością, którą cenię sobie w polskiej kulturze, więc ja myślę, że też niedobre jest takie całkowite ugrzecznienie debaty publicznej, bo ono też potrafi całkowicie zatrzeć realnie istniejące różnice, różnice interesów, różnice przekonań, które są... Jeszcze tylko brakuje mi, żeby zaczął mówić o kaunkul-kul-kul. Jak zacznie mówić o kaunkul-kul-kul, to już będziemy mieli wszystko, już będziemy mieli pełne bingo. Bo jakby ja zawsze uwielbiam to. Ej, słuchajcie, bo wiecie, Anglosasi są zbyt mili. To jest dominujący problem. Powinniśmy być mniej mili jak Polacy i wtedy wszyscy będą zdrowi psychicznie. I mniej hejtowi. I to jest nasz narodowy atrybut. Cywilizowane i które powinny mieć miejsce, tak długo, jak go nie krzywdzimy nikogo innego swoimi wypowiedziami. Okej, dziękujemy. Niestety nie możemy zadać więcej pytań, bo dostajemy głosy, że toaleta wzywa, niemniej jednak też mam nadzieję, że poczęstunek wzywa. Poczęstunek jest tutaj po prawej stronie, wybija 13. Wracamy po przerwie, może będziemy mieli... To wzywa i poczęstunek wzywa. Dobra, ja już chcę posłuchać tylko tych przemów końcowych, bo one są krótkie, a... relatywnie krótkie. A mam wrażenie, że tu już nic mądrego nie padnie. Patrząc na to, jak wyglądała wcześniej ta rozmowa. Wśród tych kończących przynajmniej... Nie, ja... Dziękujemy bardzo za podsumowanie. Bardzo nie podoba mi się w ogóle ta gadka i zastanawiam się, być może poświęcę chwilę, już raczej nie dzisiaj, raczej jutro, ale być może poświęcę chwilę, żeby jakby z własnej perspektywy porozmawiać o hejcie i o tym, gdzie on działa, jak on działa i zebrać może myśli z tego. Nie, ona powiedziała, że po prostu ludzie nie musieli lądować na terapiach. Natomiast być może spróbuję zebrać myśli z tego i powiedzieć bardziej konkretnego, bo straszna była dla mnie ta rozmowa. A teraz osoby patronujące. Dwie nieskończoności u Caroline Dakrowa. Nieskończoność. Naked Night Shifter. Naked Night Shifter. 300 Hour Minimal Wage Enjoyer. Dawczynie pizza, Adam Pawłowski, Sakumiaka, Lejra, na Femo, Gorzata Stajnek, Czubeskone, Roshima. Cześć, jestem Janek i Krzysztof Karliński. Osoby dające kawę z ciastkiem. Michał Piotrowski. Pau, blam! Kamil Kuliga, Szabrowny, Kucyk, Integra, KTBM32, Marysienka, Chrysku, Miki Fiki, Łukasz Puchalski, Cukrzysie, Hypatia i Emil. Dawcy kawy, Drowka, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lilewa, Tymar, Nawieczek, Aleksandra Lemierz, Marcin Harasiewicz, Sylwanka, Aziu, Robin, Barnaba, Adam i Heinrich, a także dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto, Klusek, Wodetka Herbaciana, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Paweł Pawlik, Antybrisler, Inżynier Pilny, Cezar, Splend, Wlubel, Samrion, Adrian i Hubert Mazur. Możecie mi dołączyć na patronie Pelera Indel, możecie zostawić suba, możecie zostawić followa, po prostu, bo lubicie mnie i chcecie wpadać tu częściej. A możecie po prostu zostawić donata.